Cześć, zapraszam do mojego Holistic Body Podcast, w którym będziemy rozmawiać nie tylko o dietetyce. Już od dłuższego czasu nosiłem się z zamiarem zaproszenia do podcastu psychologa. W końcu się udało. Dziś moim gościem będzie Zuzanna Butrym, psycholog i psychoterapeuta. Tak, to jest różnica, dowiecie się zresztą z materiału. Jeśli chcesz być naprawdę zdrowy, nie zapomnij o swojej głowie. Zapraszam do przesłuchania. Przy okazji będzie mi bardzo miło, jeśli słuchając zasubskrybujesz mój kanał oraz dasz łapkę w górę, wtedy więcej osób będzie mogło widzieć ten podcast. Cześć Zuza, dziękuję, że znalazłaś chwilę, żeby nagrać dzisiejszy podcast. Nagrywamy go kilka dni po świętach. Dla Ciebie święta to czas odpoczynku czy nadrabianie zaległości? Dla mnie zdecydowanie czas odpoczynku to jest zawsze taki czas, w którym ja zupełnie odłączam się od pracy, od swoich obowiązków i nauczyłam się tego już jakiś czas temu, żeby po prostu wykorzystywać ten czas tak tylko dla siebie, na pożytkowanie tego czasu na odpoczynek, relaks, czas z rodziną. Okej, okay. Żeby tradycji stało się zadość, powiedz proszę, czym się zajmujesz? Jestem psychologiem, psychoterapeutką. Od kilku lat prowadzę swój własny gabinet. Jakiś czas temu otworzyłam też Centrum Psychoterapii Sense w Warszawie, gdzie pracuję razem z kilkoma innymi specjalistami, którzy również są psychoterapeutami. Także to jest moja praca od wielu lat, ale też obok pracy również pasja, bo zawsze gdzieś było to moim zainteresowaniem, więc połączyłam pasję z pracą. No to chyba najlepsze połączenie, jakie można sobie wyobrazić. Tak myślę. Dobra, to powiedz w takim razie, skąd zamiłowanie u Ciebie do samej psychologii czy psychoterapii? Przyznam szczerze, że jeżeli chodzi o psychoterapię, bo ja owszem studia wybrałam jakby idąc za zainteresowaniami, ale też zawsze myślałam o tym, żeby pracować gdzieś być może w HR-ze, też zrobiłam jedną ze specjalizacji, która tego dotyczyła, ale przyznam szczerze, że dopiero na studiach jedne zajęcia, które dotyczyły właśnie psychologii klinicznej, psychoterapii, jedne z tych zajęć mnie zainteresowały. No i zaczęłam jakoś czytać tak o tym, czym w ogóle, jakie są w ogóle nurty psychoterapii, zaczęłam się tym bardziej interesować. No i jakoś w tą stronę poszły moje zainteresowania i tak wybrałam swoją ścieżkę zawodową, bo od razu po studiach poszłam do szkoły psychoterapii. No i już po jakimś czasie zaczęłam pracować, prawda, bo tutaj już jest tak, że na pierwszym, drugim, no powiedzmy na drugim roku szkoły psychoterapii już nawet trzeba pracować, bo omawiamy pewne przypadki w szkole, więc tak rozpoczęła się moja przygoda z psychoterapią. Ale jeżeli chodzi o psychologię, to te zainteresowania takie zawsze gdzieś w tą stronę szły, zawsze interesowała mnie no, jakby ludzka natura, ludzka psychika, więc stąd też wybór studiów. No to taka studnia bez dna trochę, więc nie wiem, czy znajdziesz koniec tej przygody. Powiedz mi tak naprawdę, bo mamy psychologię i psychoterapię, to są słowa bardzo pokrewne, ale jaka jest różnica? Prawda jest taka, że jeżeli mówimy o psychologii, no tutaj mamy studia psychologiczne dają wstęp właściwie do dalszego kształcenia w różnych dziedzinach tej psychologii, prawda? Czy to będzie psychologia biznesu, czy to będzie właśnie psychologia kliniczna, czy to będzie psychoterapia, HR, tak? Praca w tak zwanym Assessment Development Center, to są te wszystkie HR-owe tutaj ścieżki, prawda? Psychologia organizacji i pracy. Natomiast pamiętajmy, bo właśnie często osoby nie odróżniają tego, kim jest psycholog, tak, a kim jest psychoterapeuta. To jest bardzo ważne, bo psycholog to jest osoba po studiach psychologicznych, pięcioletnich, jednolitych studiach, natomiast psychoterapeuta to jest osoba, która oprócz tych studiów psychologicznych ukończyła także takie całościowe szkolenie psychoterapeutyczne, aczkolwiek, żeby być psychoterapeutą, nie trzeba być psychologiem. Pamiętajmy, ponieważ nie ma jeszcze ustawy o tym, wielu psychologów też stara się przeforsować to, żeby jednak ten zawód był dostępny tylko dla osób, które wcześniej kończyły też studia psychologiczne, ale dzisiaj psychoterapeutą może być każda osoba po studiach wyższych i psychoterapeuta to już ta osoba, która właśnie ukończyła to szkolenie psychoterapeutyczne i która wąsko zajmuje się właśnie tak różnymi nurtami psychoterapii, w zależności od tego, jaką szkołę ukończyła. Natomiast no, psycholog, psychoterapeuta, dwa pokrewne terminy, natomiast nie jednolite, nie jednoznaczne. Okej, okay, no myślę, że to bardzo często jest gdzieś mylone, nie, w środowisku.
Tak, ja to obserwuję nawet u osób, które przychodzą do mnie do gabinetu, że ktoś czasem dziwi się nawet, że a to jaka, psycholog, psychoterapeuta to nie to samo, prawda? Więc bardzo ważne jest dla mnie rzeczy, wiadomo, jeżeli ja jestem psychologiem, obracam się w tym środowisku, pewne rzeczy są dla mnie oczywiste, natomiast wiele osób tego po prostu nie wie, prawda? Więc warto o tym powiedzieć, wspomnieć, bo też to jest ważne przy wyborze psychoterapeuty czy psychologa, bo psycholog też może jakby mieć swoich pacjentów, klientów, ale trochę w innym obszarze, prawda? Bardziej jakieś interwencje, jakiegoś poradnictwa psychologicznego niż prowadzenia psychoterapii, bo do tego nie ma wystarczających umiejętności. Czyli rozumiem, że psychologia to jest taka podstawa tego wszystkiego, tak? Później od tego wychodzimy sobie w jakieś inne dziedziny czy nurty pomagania. Dobra, powiedz mi, ja to tak się zawsze zastanawiam, czy to właśnie w swoim gabinecie dietetycznym, jak rozmawiam z ludźmi, czy ludzie się boją tak naprawdę pójść do psychologa? Nie wiem, czy to się zmienia ten trend, czy nadal jest gdzieś obserwowany. Na pewno w dużych miastach, takich jak Warszawa, to myślę, że jest trochę bardziej już rozpowszechnione, ale myślę, że w mniejszych miastach nadal to się uważa za taki trochę temat tabu, wizyta u psychologa. Tak, ja niestety też obserwuję taką stygmatyzację osób, które doświadczają zaburzeń psychicznych. Tak jak mówisz, zmienia się to, tak? Zmienia się to, bo widzę im jak dużo młodych osób. Do mnie nie ukrywam, że większość moich pacjentów to są osoby młode, powiedzmy w granicach 25 do 35, 40 roku życia, ale nie tylko, ale tak jakby miała uśrednić, tak? Statystycznie powiedzieć, jaki jest przedział wiekowy moich pacjentów. To zmienia się to, ludzie się na to otwierają, jest bardziej rozumieją, czym w ogóle jest psychoterapia, psychologia i to też sprawia, że no, łatwiej jest im podjąć decyzję o tym, żeby pomóc sobie. Natomiast wydaje mi się, że wciąż jeszcze w niektórych jakby środowiskach panuje takie przekonanie, no, że osoba, która chodzi do psychologa, do psychoterapeuty, no to pewnie no, wariat, tak? Mówiąc takim brzydkim określeniem pejoratywnym. No, jasne, fajnie, że powstają różne kampanie społeczne, które mówią tak o tym, o twarzach depresji, o tym, że depresja nie wygląda, że nie ma... jakby nie można jej rozpoznać po twarzy, o tym, które destygmatyzują różne zaburzenia psychiczne. Coraz więcej się o tym mówi, nagłaśnia, no ale musi pewnie minąć jeszcze trochę czasu, zanim to się zmieni. Tutaj przykładem myślę, że będą na przykład Stany Zjednoczone, gdzie tam posiadanie swojego terapeuty, jakiegoś analityka, psychoanalityka jest takim bardzo powszechnym, zresztą rozpowszechnionym, na przykład w serialach, prawda, czy filmach, że tam można to zaobserwować i to jest coś takiego naturalnego. I w Polsce też się to zmienia, tak jak mówisz, w dużym mieście w Warszawie jest to, jak to się zmienia, widać po tym, jak ciężko dostać się do psychologa, bo po prostu nie ma terminów. Ja widzę to po sobie, widzę po terapeutach, którzy ze mną współpracują, że ten czas oczekiwania nawet na miejsce u psychoterapeuty to czasem jest kilka miesięcy, jeżeli mamy jakąś wybraną osobę, więc myślę, że to też pokazuje, jak zmienia się powoli ta świadomość osób. Okej, a myślisz, że to już jest to nowe pokolenie, które nie boi się szukać pomocy czy prosić o pomoc, właśnie te 25-35, bo ja w sumie obserwuję też w swoim gabinecie, to jest taka średnia ilość osób, znaczy no, te osoby najczęściej tutaj widuję, nie? Tak, myślę, że to jest to nowe pokolenie, myślę, że to jest właśnie kwestia mediów społecznościowych, tego, że coraz więcej osób o tym mówi, tak, że nawet gdzieś na forum publicznie jakby przyznaje się do doświadczenia różnych trudności. To jest fajne, to mi się podoba, no bo to jest taki naturalny element naszego życia, doświadczanie różnych emocji, czasem trudnych emocji, trudnych do wyregulowania. To jest element naszego życia i fajnie, jak my o tym mówimy, że no nie tylko mamy te fajne dni, tylko jest nam dobrze, bo każdy człowiek czasem ma gorszy czas, czy czasem doświadcza jakiegoś zaburzenia psychicznego. No, im bardziej jesteśmy samoświadomi, tym łatwiej jest sobie pomóc, prawda? Wybrać się do specjalisty i określić, że no dobra, mam problem, wydaje mi się, że to jest to i to i muszę to skonsultować ze specjalistą. Ja zawsze podaję przykład tego, że choroby psychiczne to jest podobny obszar jak choroby, nie wiem, żołądka, tak? Czy cokolwiek innego. Jeżeli nas boli coś przeciągle, no to idziemy do lekarza, sprawdzamy to. To samo musimy zrobić z naszą psychiką, to jest obszar medycyny. I warto o tym pamiętać, nie bać się tego,
bo można sobie poprzez psychoterapię, farmakoterapię, czy pójście do psychiatry, można sobie po prostu zdecydowanie polepszyć jakość życia, a czasem nawet to życie uratować, jeżeli mówimy o jakichś cięższych przypadkach, ciężkich epizodach depresyjnych, czy jakichś zaburzeniach, które prowadzą nawet do i czasami do śmierci, bo o tym też trzeba powiedzieć, że te choroby są często bardzo poważne. Zaraz jeszcze wrócimy do tego tematu właśnie, bo fajnie to porównałaś do bólu żołądka, zaraz cię o to dopytam, ale powiedz mi, jeszcze wspomniałaś o serialach, mi się tak skojarzył teraz jeden serial, nie będę wymieniał tutaj nazwy, żeby nic tutaj nie sugerować, ale czy w dużych firmach też występują osoby właśnie na funkcji psychologa, czy jakiegoś takiego coacha, do którego wiesz, ludzie zagubieni w firmie mogą przychodzić, czy nie ma takich standardów w polskich jakichś dużych czy mniejszych firmach? Ciężko mi tak powiedzieć, bo powiem może tak, z doświadczenia pacjentów, bo wiem, że niektórzy w swoich firmach, a szczególnie też no, jakichś takich większych korporacjach, to wiem, że jest możliwość takich kilku spotkań, kilku, prawda, że no, te firmy być może nie kierują na całościową psychoterapię swoich pracowników, ale wiem, że mają czasami te osoby, czy to w jakichś innych, w jakichś centrach psychoterapii, czy jakichś ośrodkach, mają taką możliwość tego, żeby odbyć kilka takich konsultacji psychologicznych, prawda? I to jest bardzo fajny pomysł, bo no właśnie, jeżeli pracownik jest w kryzysie, często doświadcza wypalenia zawodowego, to jest też szeroki, taki problematyczny obszar. I to fajnie, jak ma możliwość tego, żeby właśnie, no chociaż otrzymać tą wstępną diagnozę, prawda? A na przykład kontynuować to leczenie już na własną rękę. I to jest bardzo fajne. No czy nawet wiesz, taka obserwacja, myślę jakby był na pokładzie cały czas ten psycholog, taka obserwacja tutaj wiesz, tego środowiska pracowniczego też by mógł coś wyłapać patrząc gdzieś, czy ktoś nie wzbudza jakichś konfliktów nadmiernych czy innych takich rzeczy, więc myślę, Absolutnie. Że psychologia grupy, nie? Psychologia w ogóle małych grup, czy tego, żeby takich relacji interpersonalnych, zadbania o to, nauczenia tych kompetencji miękkich pracowników, prawda? No myślę, że to jest też jakaś przyszłość, tak mi się teraz skojarzyło, jeśli powiedziałaś o tych Stanach Zjednoczonych, bo zawsze gdzieś tam szukamy tego natchnienia i źródła, nie? Tak, tak. Powiedziałaś też tutaj jedna z obaw przed pójściem do psychologa czy psychoterapeuty, będę tutaj wymiennie stosował, jeśli się nie pogniewasz, jest właśnie ta obawa przed tym, że ludzie będą myśleli, że ktoś jest wariatem. Ja sobie jeszcze znalazłem dwie inne obawy, które też ludzi zniechęca do tego, to jest strach przed zmianami i druga, myślę, że tutaj bardziej do panów jest taka, że to jest oznaka po prostu słabości, że sobie nie radzimy z własnymi problemami. Myślę, że to często się u ciebie gdzieś przewija w gabinecie, czy się mylę? Absolutnie tak. Jeżeli chodzi tutaj o mężczyzn, którzy przychodzą, no niestety, ja może bardzo ogólnie powiem, ale wychowujemy często chłopców, tak? No nawet, idąc za tekstem piosenki, chłopaki nie płaczą, prawda? No bardzo to jest smutne, bo jeżeli człowiek nie ma prawa okazywać tych emocji, mówić o nich, przyznawać się do tego, że coś go trapi, że jest mu źle, że z czymś sobie nie radzi, no to takie uwewnętrznione, negatywne emocje sprawiają, że my w pewien sposób też te trudne emocje przekierowujemy na siebie. Trochę tak autoagresywnie bym powiedziała, że możemy to wykorzystać. Tak? Czyli że okej, ja nie mówię o czymś, tłumię w sobie cały wachlarz emocji, po czym co się dzieje? Zaczynam chorować somatycznie, tak? Czyli właśnie być może pojawiają się jakieś choroby współtowarzyszące, tak? Czy to właśnie, nie wiem, wrzody żołądka, pojawiają się jakieś zaburzenia właśnie ze strony układu pokarmowego, pojawiają się bóle głowy, które są niewyjaśnione, cały szereg wizyt u lekarza, ja tutaj mówię tak na przykładzie pacjentów, mężczyzn, którzy też trafiają do mojego gabinetu i dopiero później się okazuje, że jak próbujemy rozmawiać, to ja czasem zaczynam w ogóle od tego, że mówię o tym, czym są emocje, czyli wprowadzam taką podstawową psychoedukację, bo niejednokrotnie no, ten mężczyzna, który do mnie przychodzi, on mówi powiedzieć, że no, on jest albo smutny, albo zły, tak? Albo
albo się tak wkurzam, no, ale to są jakieś grupy emocji, ale nic więcej nie potrafię powiedzieć. No tak, no czasem mam zły humor, no i co z tego? To muszę, nie wiem, to muszę iść pobiegać, tak? No okej, okay, to jest też dobra forma pomocy sobie, ale nie zawsze pomaga, tak? Bo jeżeli to jest depresja, no to bieganie nam na depresję nie pomoże. Więc ta depresja u mężczyzn też czasami przybiera taką formę takiej depresji maskowanej, co to znaczy, że depresji takiej właśnie, której wprost nie widać, tak? Ona może być pod postacią tego, że bardzo intensywnie pracuję i nie daję sobie czasu na odpoczynek, że uciekam właśnie w jakieś nadmierną pracę, nadmierne treningi, ale tak naprawdę nie kontaktuję się z tymi emocjami. Jeżeli chodzi o tą pierwszą część, o której powiedziałeś też, co jest przyczyną, czyli ten brak chęci do zmiany, to również, ale pamiętajmy, że w ogóle cały proces terapeutyczny opiera się na tym, żeby doświadczyć jakąś zmianę, prawda? Że to o to najczęściej nam chodzi. Jeżeli do mnie przychodzi pacjent, na pierwszej, drugiej wizycie ja muszę zadać to pytanie, bo ono staje się naszym jakby kierunkiem pracy, czyli jaki jest cel terapii? My to musimy ustalić. Co jest tym, co nas będzie prowadziło, do jakiego momentu my dążymy? Jakiej zmiany chcesz doświadczyć? Kto tą zmianę zobaczy w twoim otoczeniu? Jak z tą zmianą będziesz się czuł? Jakie będą inne emocje? Co ta zmiana tobie da, prawda? I my boimy się opuszczać tą swoją strefę komfortu, która niejednokrotnie jest strefą dyskomfortu, tak? No bo ja to tak nazywam, że trzymają nas tak naprawdę nieadaptacyjne jakieś zachowania, relacje wokół nas, no ale boimy się tej zmiany doświadczyć. Czasem nie dajemy sobie na to szansy, ale czasem już musi przyjść po prostu taki czas, kiedy jesteśmy na to gotowi, no i wtedy gdzieś być może następuje ta decyzja o tym, żeby udać się do psychologa czy terapeuty. Myślisz, że do tego po prostu trzeba dorosnąć? Niejednokrotnie tak. I powiem tak szczerze, z mojego doświadczenia, że takie pełne procesy terapeutyczne, bo pamiętajmy, że to nie jest tak, że my mamy jedną terapię na całe życie, tylko tych terapii możemy mieć kilka w różnych nurtach, dotyczących różnych momentów naszego życia. I wydaje mi się, że właśnie czasami bywa tak, że jesteśmy już na tyle dojrzali emocjonalnie, samoświadomi, że jest taki moment, który jest najlepszy na podjęcie procesu terapeutycznego, ale takiego, który, ja nie mówię tutaj absolutnie o leczeniu depresji, tak, no bo to w każdym momencie, ale jeżeli chcemy tak po prostu popracować samoświadomie nad sobą, nad tym, nad własnymi oczekiwaniami, tak, jakimiś właśnie tym, czego chcielibyśmy w życiu, przyglądnąć się trochę swoim emocjom, przyglądnąć się swoim schematom, nie wiem, funkcjonowania w relacjach interpersonalnych, no na pewno ta terapia osoby 20-letniej będzie się różniła od terapii osoby 35-letniej. To niewątpliwie tak jest. Też powiedziałaś o tym takim kluczowym pytaniu, czyli właśnie o celowość tej wizyty. Powiedz mi, bo ja często też u siebie zadaję to pytanie, tak? Jaki mamy cel i co tak naprawdę cię tutaj sprowadza? Ale pytanie do ciebie jest takie, czy ten cel jest zawsze nasz? Czy często się zdarza, że ten cel, czy to, że my tutaj w ogóle przyszliśmy, no to jest gdzieś presja kogoś innego, czy tak naprawdę realizujemy cel kogoś, nie swój. Wiesz, to jest pułapka, czyli to, że idę do psychologa, idę na terapię, bo wysłała mnie mama, bo wysłał mnie tato, chłopak, dziewczyna, tak, przyjaciele mnie wysyłają. Jeżeli ja sama nie czuję potrzeby, żeby tu być, ale przychodzę, bo żeby się wreszcie odczepili, żeby mi dali spokój, jak już tu będę, to ja będę przychodził do pani, my sobie tak pogadamy przez godzinę, ale ja im powiem, że ja chodzę, więc jest wszystko dobrze, no to wtedy no nie ma sensu taka praca, bo zdarzało mi się słyszeć tego typu słowa, no nie podejmuję pracy w tym momencie, no bo nie widzę celowości właśnie tego, więc, ale czasem się zdarza. My jak najbardziej możemy komuś zasugerować, czyli powiedzieć, że słuchaj, widzę, martwię się o ciebie, widzę, że doświadczasz trudnych emocji. Czy jak ty to widzisz, czy jest coś, co ja mogę dla ciebie zrobić, a co ty możesz zrobić sam dla siebie? Może w takim przypadku możemy zasugerować, ale decyzja musi być po stronie, prawda, osoby zainteresowanej. Często się zdarza właśnie tak, że ktoś przychodzi i ma jakiś cel. W trakcie terapii okazuje się, że to nie był jego jakiś priorytetowy cel, tylko gdzieś głębiej to było zakorzenione, ale tak naprawdę on nie wiedział, jaki jest główny tutaj, wiesz, tak. Cel jego przybycia. Tak, bo
czasami taki, no, proces terapeutyczny są takie malutkie kroczki, prawda, które my czasem mamy takie wielkie oczekiwania, że przyjdziemy, to jest kilka spotkań i ogromny przełom w naszym życiu. Ja staram się to rozbrajać bardzo często, bo to tak nie wygląda, to są malutkie kroczki. Czasami właśnie ktoś przychodzi z jakimś jednym problemem, na przykład, nie wiem, czy źle się czuje, jest mi źle w związku, w relacji, chce się temu poprzyglądać, ale na przykład po drodze wychodzi to, że kilkakrotnie w życiu nawet nie wiedziałem, a doświadczałem właśnie epizodu depresyjnego. Albo cierpię na jakieś zaburzenie osobowości i to ono nie pozwala mi stworzyć satysfakcjonującej relacji, wejść w satysfakcjonującą relację z kimkolwiek, albo utrzymać pracę, prawda, bo w żadnej pracy się nie dogaduję, nie wiem, na przykład ze współpracownikami. Więc bardzo często bywa tak, że ktoś przychodzi z jakimś celem, który jemu się wydaje priorytetowy i to jest okej, pracujemy nad tym, ale po drodze czasem wychodzą różne jeszcze inne, prawda, tematy, które warto omówić, przepracować, przyjrzeć się im. Okej, no właśnie ja tak sobie myślę, że to jest, porównując do tych grudniowych naszych sylwestrowych postanowień, nie? Że coś nam wpadnie do głowy w grudniu, to sobie zapisujemy to na listę. No i to jest taki, wiesz, tymczasowy nasz cel, a te głęboko zakorzenione gdzieś tam sobie odpuszczamy albo po prostu zapominamy o nich, bo akurat jest w grudniu przyszło nam do głowy, że musimy schudnąć, jak zazwyczaj to bywa, 10 kilogramów, tak. Nie? A to, tak. Że pójście na terapię powinno być ważniejsze, bo jeśli nie uporządkujemy głowy, to te 10 kilogramów może nam nic nie pomóc, no to już gdzieś schodzi na jakiś boczny tor, więc tutaj właśnie tak mi się skojarzyło. Tak. To są takie też często tematy zastępcze, nie? Że zobacz, że my szukamy szczęścia w tym, że dobrze, jak już schudnę te 10 kilogramów i to będzie widoczne na zewnątrz, to już będzie ze mną wszystko okej, tak? Jak nie wiem, jak zrobię sobie jakąś kolejną operację plastyczną, no to wtedy też, tak? Jak kupię sobie, nie wiem, trzeci samochód, no to też już wtedy właśnie będę usatysfakcjonowany, tak? I to są takie zastępcze rzeczy, a tak naprawdę właśnie warto czasem poszukać trochę głębiej, nie? Bo nie zawsze to jest to, czego szukamy, a gdzieś zastępcze, jako obiekt zastępczy w naszym życiu szukamy tego typu gratyfikacji. No myślę, że tutaj te tematy wszystkie zastępcze, o których powiedziałaś, to czy te właśnie piękne i kolorowe dni, gdzie nawet sobie nie zdajemy sprawy, że osoby niektóre też przechodzą te kryzysowe sytuacje, to też jest taki ślad zostawiony przez social media, no bo tam jest wszystko takie piękne, kolorowe, ładne, nie ma miejsca na, wiesz, na słabsze dni, choć tam się coś czasami przewija, to później też widać, że ludzie się z tym trochę utożsamiają, ale myślę, że więcej chcą oglądać tych właśnie pięknych rzeczy kolorowych. No i później gdzieś to przechodzi na tych wszystkich użytkowników, przynajmniej tak mi się wydaje. Naprawdę, zgadzam się z tobą, że jest to dzisiaj pułapka, ale no, im bardziej jesteśmy samoświadomi, wiemy o tym, że to jest tylko jednak wirtualny świat, że to jest coś, co jest na pokaz, że to jest coś, na czym wiele z tych osób zarabia pieniądze, no to może łatwiej też nam wtedy to zweryfikować. No. Pewnie tak jest, ale właśnie tutaj te tematy zastępcze, myślisz, że to też jest czasami problem tego, że tak naprawdę sami nie wiemy, czego chcemy? Bardzo często nie wiemy, czego chcemy, ale my też mamy prawo, żeby nie wiedzieć, czego chcemy. Ja też dajmy sobie przestrzeń na to, żeby nie wiedzieć, tak? Tylko szukajmy, szukajmy w taki sposób, który jest właśnie dla nas, ja trochę nadużywam tego słowa, adaptacyjne, tak? Czyli że no jak widzę, że tutaj jest wszystko. Na przykład, jeżeli chodzi, ja może podam na przykładzie, będę się przykładami posługiwała, że tu chodzi o wygląd zewnętrzny, że no właśnie już nie wiem, zrobiłam operację piersi, to teraz operacja, nie wiem, policzków, to teraz operacja, tak, nie wiem, brodę sobie wyszczuplę jeszcze i coś innego zrobię, ale to dalej nic nie zmienia, no to już możemy tak zauważyć, że być może no, problem jest gdzie indziej, że to dążenie do perfekcji to jest jakiś konflikt wewnętrzny, że to jest być może jakieś zaburzenie, musimy siebie obserwować, być na siebie uważni, z dużą wrażliwością też przyglądać się temu, co się w naszej psychice dzieje, ale też to nie jest proste, bo jak ja zaczynam w ogóle z pacjentami pracować, ja pracuję w nurcie integracyjnym, powiem tak, korzystam z różnych jakby szkół psychoterapii, z różnych narzędzi, ale jak pracujemy w takim wycinku pracy poznawczo-behawioralnej, gdzie dużo jest, mówimy, takiej obserwacji swoich myśli automatycznych, swoich emocji,
przyglądania się sytuacjom, które dane emocje i myśli generują. Jak taki automonitoring na co dzień stosują moi pacjenci, to oni dopiero widzą, jakie to jest trudne. Jak oni dużo nie widzieli, czyli na przykład nie wiedziałem o tym, że daję sobie kilkadziesiąt razy dziennie komunikat, który jest dla mnie negatywny i który jest takim krytycznym, tak, krytykiem wewnętrznym naszym. Jeżeli sobie zobaczymy, że tych komunikatów jest tak dużo, no to już wiemy, skąd bardzo często to nasze złe samopoczucie, a w konsekwencji może ta kolejna operacja plastyczna, tak? Więc jeżeli sobie to wszystko zaczniemy obserwować, ale kiedy zaczynamy obserwować? Bardzo często właśnie dopiero psychoterapia nam tą możliwość obserwacji daje, albo zwróci uwagę na coś. Czasem to jakaś książka, nie? O książkach jeszcze sobie na pewno porozmawiamy, bo to jest stały punkt mojego podcastu. A, okej. Dobra. Powiedz mi taką rzecz. Tak jak do mnie bardzo często osoby, wahając się, czy przyjść, czy nie przyjść, zawsze zadają pytanie, jak tak naprawdę wygląda wizyta u dietetyka. Ja bym chciał odwrócić to pytanie i jak wygląda wizyta u psychologa, bo myślę, że wiele osób się nad tym zastanawia. Tak, jeżeli mówimy tutaj o takiej pierwszej wizycie, to ja, tak jak mówiłam wcześniej, to co jest dla mnie ważne, zawsze pierwsze pytanie, jakie zadaję, to jest, z czym pan do mnie przychodzi, tak? Co jakich trudności doświadcza, znaczy może pytanie o trudności dopiero jak ktoś zasygnalizuje, bo absolutnie nie sugeruję nikomu, że to muszą być tylko trudności, prawda? Ale zazwyczaj tak jest, że jednak ktoś przychodzi i często pojawiają się od razu jakieś silne emocje, co jest naturalne. Ja też jakby uprzedzam, zawsze mówię o tym, że tak może być, że to jest naturalne, że bardzo często my nie mamy z kim porozmawiać o trudnych dla nas rzeczach i dopiero w gabinecie u psychologa pojawiają się jakieś łzy, pojawia się taki kontakt z tym, co tak naprawdę nas trapi. Więc te pierwsze wizyty w ogóle mają taki charakter konsultacyjny, tak? Czyli my się poznajemy, bo ja jestem bardzo ostrożna w takim, nie wiem, zbyt powiem tak, no, szybkich jakichś interwencjach terapeutycznych. Dlaczego? Ja bardzo dużo pracuję na relacji z osobą, która przychodzi do mnie do gabinetu, czyli to jest dla mnie ważne, to wytworzenie się tak zwanego przymierza terapeutycznego, żeby ta osoba mi zaufała, żeby ta osoba czuła się dobrze w moim towarzystwie, w miejscu, w którym się ze mną spotyka, bo to wydaje mi się takim w ogóle gwarantem tego, że proces terapeutyczny będzie skuteczny, bo jeżeli my swojemu terapeucie nie ufamy, a mamy do niego jakieś, coś jest nie tak, jak w relacji z każdą inną osobą, To nie będzie skuteczny proces terapeutyczny i ja dlatego zachęcam i też coś, co mówię, że terapeutę trzeba sobie wybrać. Czyli mamy prawo do tego, żeby pójść na kilka spotkań z różnymi terapeutami, być może w różnych nurtach i zobaczyć, co nam odpowiada, prawda? Poszukajmy, tak żebyśmy czuli się dobrze w towarzystwie tej osoby. Więc rozmawiamy, ja często też pytam, jakby co sprowadza, czyli jakie rzeczy, których doświadcza ktoś obecnie, albo jaka zmiana zaszła w jego życiu, prawda? Czyli jak było kiedyś, jak jest teraz, że właśnie jest coś, z czym ta osoba sobie nie radzi. Jak to widzi, kto to zauważa, a może też na zewnątrz ktoś, tak? Jakich emocji doświadcza, jeżeli ktoś jest skontaktowany z emocjami, to na to pytanie odpowie, jeżeli nie, no to tutaj będzie też ciężko to i skonkretyzować, też będzie to pierwszy dla mnie też taki sygnał do tego, że zanim w ogóle rozpoczniemy proces terapeutyczny, to musimy tą osobę skontaktować samego ze sobą, ze swoimi odczuciami i to też może być ważne w ogóle na wstępie. Okej, okay. Tak jak wspomniałaś o tych emocjach, to właśnie wiele osób nie wie tak naprawdę, że to, co odczuwa, to jest na przykład taka i taka emocja. Czy da się tego nauczyć? Da się tego nauczyć, oczywiście, tylko najpierw musimy odróżnić właśnie co czujemy, bo na przykład jeżeli ja coś, co zauważam też u swoich pacjentów, czyli odczuwanie złości, gdzie tak naprawdę podłożem nie jest złość jako źródłową emocją, tylko na przykład smutek, bo złością bardzo łatwo przykryć pewne emocje, które są dla nas bardziej niewygodne. Czyli będzie mi zdecydowanie bardziej niewygodnie siedzieć smutnym, niż się powkurzać na współpracowników, niż się powkurzać i potrąbić na kogoś, tak, jadąc za kierownicą, na kogoś na drodze. Łatwiej będzie mi te emocje wygenerować, niż naprawdę skontaktować się z tym, co mnie trapi.
Więc tutaj mogę też powiedzieć o takim zjawisku takiej trochę nadkompensacji pewnych emocji, czyli staram się właśnie trochę unikać, ale odwracam to, tak? No jestem smutna, a tutaj staram się na siłę być wesoły, trochę sztucznie uśmiechać i zakrywać to, co tak naprawdę wewnątrz się ze mną dzieje, żeby czasem ktoś się nie zorientował, bo byłoby to dla mnie niewygodne. Więc jak najbardziej da się nauczyć siebie odczuwania emocji takimi, jakimi one są, ale wymaga to pracy i treningu, tak? Czyli to nie jest tylko ta jedna wizyta u terapeuty, bo też to, co ja mówię swoim pacjentom i też często sygnalizuję to na pierwszym spotkaniu, to my mamy, ja pracuję, to jest 50 minut około, tak? Trwa sesja ze mną i teraz tak, ja mówię, że tu mamy 50 minut, a cała praca to jest też przez następny, bo najczęściej to są sesje raz w tygodniu, czyli przez te 7 dni, to też jest okres, w którym ja pracuję, kiedy siebie obserwuję, kiedy jestem uważny na siebie, bo skoro ja mam tylko te 50 minut w gabinecie, a poza tym nie robię nic i dalej jakby no nie obserwuję tego, co się ze mną dzieje, no to ten proces też może nie do końca być skuteczny, prawda? Jeżeli nie zwracam też na siebie uwagi i dalej jestem w tym samym schemacie postępowania. No, myślę, że my jesteśmy też takimi drogowskazami, nie? A myślę, że ta praca pacjenta po wyjściu z naszych gabinetów jest dużo ważniejsza tak naprawdę. Tak, dokładnie. My jesteśmy, tak jak mówisz, to dobre określenie, nie? Takim drogowskazem, co robić, więc no jasne, to też leży po stronie jakby terapeuty odpowiednia interwencja na sesji, żeby wzbudzać jakieś refleksje, żeby ktoś jednak z tego gabinetu z czymś wychodził. To też ja może tak domykając powiem, że ostatnim moim pytaniem bardzo często, nie zawsze, ale jest to, co ta osoba wynosi ze spotkania. Czy jakimś tematem może bliżej została, może coś się poruszyło, może coś jest wyjątkowo tak dla niej było ważne podczas tej godziny, więc no tak w dużym skrócie tak wygląda wizyta u terapeuty. Okej, okay, czyli mamy tak schematycznie pokazane. Oczywiście to będzie się różniło w zależności od każdego pacjenta, tak? Każdy jest indywidualnie tutaj, podchodzi się do każdego inaczej. Czasami trzeba po prostu znaleźć do niego dojście, bo to też... To jest najważniejsze i ja też to, co też podkreślam, że trochę psychologię wymyśla się na nowo z każdą nowo poznaną osobą, że ja też podchodzę do swoich pacjentów jako do takiego spotkania, ja muszę poznać tą osobę, że tutaj nie ma podręcznika na pacjenta, prawda? Czyli że ja mogę przeczytać tysiące książek, ale i tak indywidualnie będę tą psychologię na nowo musiała wymyśleć dla danej osoby. No, podobnie jest z moją dziedziną. Tak naprawdę nie mamy takich książkowych przykładów człowieka, że bierzemy książkę, patrzymy, a to i to, okej, okay, taka diagnoza, nie? Dokładnie. Nie ma takich czystych książkowych przykładów. Dobra, powiedziałaś o tych bólach żołądka jako gdzieś tam objawach takiego fizycznego jakiegoś bólu czy czegoś, co się z nami dzieje. My to widzimy, my to możemy odczuwać, no możemy też to nazwać. Jeśli chodzi o naszą, jak ja to mówię, głowę, no to tutaj bardzo często tak naprawdę nie wiemy, co jest taką lampką ostrzegawczą, że coś się zaczyna z nami dziać. Mamy jakieś takie, nie wiem, symptomy, jakieś aspekty, na które możemy zwrócić uwagę, że jednak coś niepokojącego się z nami dzieje, no bo nie czujemy bólu jako takiego, no, chociażby w większości przypadków. Tak, ja bym może powiedziała, tak bym to opisała, że są takie trzy obszary, w których my siebie możemy obserwować. To jest poziom poznawczy, behawioralny i emocjonalny. Co to znaczy? Ten poziom poznawczy określa nasze myśli. Czyli jak ja zauważam, że moje myśli dotychczas były neutralne, no czasem jak u każdego były negatywne, ale teraz zaczynam myśleć w czarnych barwach o swojej przyszłości, o przeszłości, o tym, co się dzieje obecnie. Zalewa mnie dosłownie fala tych czarnowictwa, tak? Jest to sygnał alarmujący. Jeżeli chodzi o poziom emocjonalny, czyli obserwuję, że odczuwam coraz więcej emocji, które są dla mnie trudne do wyregulowania. Lęk, smutek, jakaś dysforia, czyli drażliwość, być może jakaś frustracja, jakiś niepokój taki uwewnętrzniony, taki lęk uogólniony, którego nie potrafię jakby tutaj wyregulować, nie potrafię go określić do końca. Czyli emocje, które się zmieniają, które są inne niż dotychczas i też mnie to niepokoi.
poziom behawioralny, ten trzeci, ostatni, czyli zachowanie. Zauważam zmianę w swoim zachowaniu. Mam mniej motywacji do różnych rzeczy. Na przykład dotychczas jakoś miałem ustrukturalizowany dzień, przestaję wykonywać te obowiązki, mniej mi już na nich zależy. Zaczynam mieć zaległości w pracy, zaczynam mieć zaległości w szkole, zaczynam zaniedbywać siebie, dom, innych ludzi, kontakty interpersonalne. Czyli z tych trzech obszarów możemy obserwować, co z nami się dzieje, prawda? Ale też słuchajmy, co mówią do nas inni, bo czasem tak jest, że my może nie bierzemy sobie do końca takich komunikatów od innych osób, a one są czasem też bardzo ważne. Czyli na przykład, nie wiem, ktoś dla nas bliski mówi, no coś się z tobą dzieje, jakoś się zmieniłeś, jakaś smutna chodzisz ciągle, widzę że jakoś nie masz siły, nie masz tej energii tyle, co miałeś, więc... Takie dni jak najbardziej są naturalne, tak, jeżeli się pojawiają dni, ale jeżeli to się przeciąga i na przykład my się czujemy przez 2-3 tygodnie w ten sposób, to może już być sygnał do tego, że może trzeba po prostu udać się do specjalisty nawet na taką jednorazową konsultację, żeby rozwiać wątpliwości, czy nie jest to jakiś, czy nie wchodzimy w epizod depresyjny. Okej, okay, no fajnie, że wspomniałaś o tym, że dobrze mieć tą taką soczewkę w postaci, nie wiem, czy partnera, czy kogoś bliskiego, który zasugeruje nam, że coś może się z nami dziać, no bo sami bardzo często albo to wypieramy, albo po prostu nie chcemy tego widzieć. Tak, słuchajmy komunikatów, które inni do nas mówią. Słuchajmy komunikatów, które sami też do siebie jakby wysyłamy, bo ja myślę, że my, nasze ciało doskonale nas słucha też. Jeżeli właśnie widzimy, że coś się dzieje, bo bardzo często jeszcze tutaj może warto wspomnieć właśnie też o psychosomatyce, czyli to, w jaki sposób możemy odczuwać, że coś się dzieje, to psychosomatyka. Czyli kolejna rzecz, że psychosomatyka, czyli objawy z ciała generowane przez naszą psychikę. Czyli boli mnie brzuch. Tak, kłujący brzuch, ktoś chodzi po lekarzach, za chwilę jak przestaje go boleć brzuch, już przeleczy sobie wszystko, co może, no to pojawiają się bóle głowy. Za chwilę jest, nie wiem, jakiś ból jakichś mięśni, prawda? No i okazuje się, że to ma podłoże psychosomatyczne, czyli że tutaj być może właśnie w ten sposób się objawia jakieś zaburzenie afektywne, które... Na które pomoże psycholog czy też psychiatra, no bo czasami jest konieczne przyjęcie leków. Ja w ogóle jestem też za tym, żeby wspomagać się i farmakoterapia w połączeniu z psychoterapią, jeżeli chodzi na przykład właśnie o zaburzenia afektywne, no o depresję, tak? No to jest jedną z najskuteczniejszych form, więc o tym też warto powiedzieć, żeby się tego nie bać. No to jak wspomniałaś o psychosomatyce, to ja zawsze powtarzam taki cytat, który gdzieś sobie znalazłem, przeczytałem, nie wiem, czy go dobrze zacytuję, najwyżej to będzie parafraza, że głowa jest panem, a ciało jest sługą, więc to zawsze tak. Gdzieś tam wychodzi w praniu. Dokładnie. Okej. Okay. No ta psychosomatyka, to ja też bardzo często powtarzam, czy swoim pacjentom, czy zazwyczaj w rozmowach, no że sami możemy sobie sprekurować tą chorobę, tak? Sami sobie to wywołać, czy gdzieś... nawet tymi negatywnymi myślami sprowadzić na siebie jakieś tam złe, czy emocje właśnie, czy po prostu jakieś schorzenie sobie wymyślić tak. Samemu. Tak, no dialog wewnętrzny, dialog ze sobą samym niezwykle ważny, ale też taki, który można w jakiś sposób wyćwiczyć. Może mamy nad tym władzę w pewnym sensie, prawda? Więc jeżeli rozpoznamy, które komunikaty nam szkodzą, no to łatwiej też będzie nam z tymi komunikatami popracować, ale no, na to potrzeba trochę czasu i uważności. Też kiedyś przeczytałem, że w ciągu dnia w głowie tam powtarzamy sobie ileś tam set chyba, czy nawet 1000 myśli, czy jakieś tam afirmacji, no i fajnie by było, żeby to były te pozytywne afirmacje. Tak, jak najbardziej. Pozytywna afirmacja, fajna rzecz, aczkolwiek... żeby pozytywnie do siebie mówić, to ktoś nas też musi tego nauczyć, bo jeżeli ktoś nas tego nigdy nie nauczył, czyli nie uczył nas, jak być dobrym dla siebie, to te osoby nie będą wiedziały, jak to zrobić. A jak będą to robić, to nie będą w to wątpić, więc to jest jeszcze taka, ale szerszy temat, ale warto o tym pamiętać, że my też skądś musimy czerpać to, jak być dobrym dla siebie. I niejednokrotnie terapia jako takie wtórne, ograniczone rodzicielstwo, tutaj możemy mówić o obszarze na przykład terapii schematów,
z której też ja korzystam, też jest właśnie na tym się opiera, więc tutaj może warto by było też wspomnieć o tym, że jeżeli mamy taki problem z samoakceptacją, no to, to taki terapeuta, który też ma warsztat właśnie dotyczący terapii schematów, myślę, że byłby niezbędny. Okej, okay. Fajnie powiedziałaś o tym, że czasami nie jesteśmy czegoś nauczeni. Ja mam wrażenie, że w wielu dziedzinach, to wiesz, nie, nikomu nie ubliżając, bo oczywiście sami też mamy wiele no, jakichś ubytków, że tak powiem, no ale wielu rzeczy, jeśli chodzi o tą naszą głowę, no w ogóle nie jesteśmy nauczeni, no bo nigdy nas tego nikt nie nauczył, czy to w domu, czy w szkole, czy no nie wiem, w życiu po prostu, tak? Wiele rzeczy myślę, że związanego z psychologią uczymy się sami na sobie gdzieś. Powiedz mi, czy dzieciństwo pozostawia ślady w nas, jakieś w podświadomości? Nie chodzi tylko o te złe rzeczy, ale też o te dobre. Oczywiście, że zostawia. I moim zdaniem jest to, no tutaj wiem, że są, można mówić różne rzeczy, że zrzuca się na to dzieciństwo, ale jak inaczej nie zrzucać, skoro najważniejszy dla nas obiekt, tutaj mamy teorię relacji z obiektem, teorię tak, jakby w ogóle tego, tych stylów przywiązania, które są niezwykle ważne, które generują nasze późniejsze relacje interpersonalne, czyli to, czy rodzic był dla nas lękowo ambiwalentny, czy on był unikający, czy on wytworzył, czy był bezpieczny, bo bezpieczny rodzic to taki, który odpowiada na rodzic czy opiekun, tak, no nie każdy ma rodziców, ale ta bliska dla nas osoba, która się nami opiekowała, to ona dla nas będzie, ona uczy nas pewnych wzorców funkcjonowania na późniejszych etapach życia. Oczywiście ja nie mówię tutaj, bo jeżeli występują jakieś zaburzenia osobowości, to tutaj też sam rodzic, nawet jakby nie wiem, jak najlepszym rodzicem nie był, chociaż takich najlepszych rodziców to nie ma, bo pamiętajmy o tym, że jest się zawsze wystarczająco dobrym rodzicem i to jest okej. Ale to tylko w tym przypadku, kiedy ten rodzic jest właśnie wystarczająco dobry, no to mogą powstać właśnie takie mechanizmy, które będą nam pomagały w późniejszym czasie, w późniejszych latach naszego życia radzić sobie z jakimiś trudnościami, to, że będziemy uposażeni w takie adaptacyjne mechanizmy regulacji emocji, że nauczymy się, że w życiu są potyczki, pewne porażki, ale z nich możemy wychodzić, czyli rodzic w takim przypadku, który wychowuje takiego zdrowego dorosłego, to taki rodzic, który jest takim buforem bezpieczeństwa dla niego, tak? Czyli ja pozwalam dziecku na separację, na eksplorowanie tej nowej dla niego rzeczywistości, na popełnianie błędów, ale na tyle trzymam tą granicę, że wiem, że to dziecko wie, gdzie są jakieś tory, po których może się poruszać, prawda? Czyli ono ma jakieś pole takiej przestrzeni do swobodnego działania, ale jednocześnie wie, że ten rodzic granicę wyznacza. I to jest takie, ja może teraz powiedziałam o takim, jak to wygląda, jak wygląda ten wystarczająco dobry rodzic, prawda? Ale niewątpliwie jest tak, że te nasze doświadczenia wczesnodziecięce mają niezwykle duży na nas wpływ i kształtują nas jako no, naszą psychikę. A powiedz mi, czy możemy sobie w ogóle z tego nie zdawać sprawy, że coś takiego wydarzyło się w naszym życiu, teraz to na nas oddziałuje i gdzieś powoduje problemy, no ale my tak naprawdę nie wiemy, skąd to się wzięło, bo też nie sięgamy pamięcią aż tak daleko, że coś takiego miało miejsce albo nie kojarzymy po prostu tego. Oczywiście, że tak. Jeszcze jedna rzecz, że my bardzo, bardzo, to z czym mają problem moi pacjenci, to, że jak mówimy w ogóle o dzieciństwie, to oni bardzo się bronią przed tym, bo mówią, ale ja nie chcę nic złego na rodziców mówić, tak? I absolutnie, bo to nie o to chodzi, że coś złego, że taki jest odbiór, prawda? Mimo, że ten ktoś nie mówi nic złego, tylko mówi o faktach, jak było, ale ma takie poczucie, ja bardzo na to zwracam uwagę i staram się to omawiać, że skąd takie poczucie, czemu tak się dzieje, czemu to jest właśnie takie, czemu odbiera to ta osoba jako coś złego, że to warto omówić, nie zostawiamy tego w ten sposób, nie? Dlaczego? My rodziców mamy na piedestale zazwyczaj, czyli to, co rodzic robi, to rodzic niestety uczy dziecko, że on na tym piedestale jest, czyli nie staje obok dziecka trochę i staram się też traktować go jak nie tyle równego sobie, ale jako osobę ważną, tak? Rodzice często nie przepraszają,
nie potrafią tak do dziecka wyjść z takiej pozycji, że okej, ja też mam prawo popełniać błędy. Przepraszam cię, jeżeli jakiś błąd popełnię, ale może mogę to jakoś naprawić, nie? Dlatego też być może jest tak, że te osoby nie wiedzą o tym, że to jak się dzieje, czyli na przykład, że to, że jak mam 30 kilka lat, a mama do mnie dzwoni 5 czy 7 razy dziennie, ja nie mogę mieć swojego życia przestrzeni, bo ten rodzic mi tam cały czas gdzieś te swoje 3 grosze wrzuca, tak? Albo jest właśnie za blisko ze mną, albo rozwiązuje problemy, mam 20 parę lat i rozwiązuje problemy w relacji rodziców i to ja jestem osobą, do której rodzic jak się pokłóci, to dzwoni w pierwszej kolejności i tutaj rozwiąż sprawę, bo ja się z tatą czy z mamą pokłóciłam, tak, czy porzuciłem. No to są takie rzeczy, a to oddziałuje na tą młodą osobę i to są rzeczy, które czasem dopiero okazuje się, że to nie jest norma i że tak się nie dzieje i tak być nie powinno, że to rodzic tutaj... Że inaczej, że to dziecko parentyfikuje swojego rodzica, możemy mówić o parentyfikacji, czyli że dziecko staje się tą osobą bardziej dojrzałą emocjonalnie i się opiekuje tym rodzicem, nie? I dopiero w procesie psychoterapii czasem taka osoba zauważa, że tak jak jest, to wcale nie jest tak, jak być powinno i że to jest jednak jakiś tutaj zaburzony system rodzinny. Powiedz mi, czy to tylko właśnie dzieci, czy jest jakaś granica wieku, do którego te zmiany gdzieś się w nas kumulują, czy nie wiem, jak nastolatkowie czy dwudziestolatkowie doświadczając jeszcze nawet takich rzeczy, o których wspomniałaś przed chwilą gdzieś z rodzicami, to nadal gdzieś tam będzie wpływało na tą naszą podświadomość i gdzieś się w nas kumulowało? Tak, doświadczenia wczesnodziecięce są niezwykle, na pewno najważniejsze, tak? Bo jeżeli ktoś we wczesnym wieku, tak jak mówiłam, już nabędzie takiej sprawczości, skuteczności, takiego poczucia, że gdzieś radzi sobie z jakimiś trudnościami, uczy się, zostanie nauczony wyznaczania granic, to nawet jak ten rodzic w wieku 20 lat tą osobę zacznie jakby tak na trochę zbyt blisko siebie mieć, czy cokolwiek tutaj jakieś nieprawidłowości wystąpią, to taki młody dorosły będzie już umiał te granice wyznaczać. No ale jeżeli to od początku ta młoda osoba tego wyznaczania granic nie była uczona poprzez to, że ktoś jej granic nie szanował, nie respektował, tak? Nadużywał, no to tutaj na pewno nie będzie umiała się obronić temu, prawda? Ale każdy czas jest ważny i też nie wszyscy rodzice, ja tutaj podkreślę, są źli, bo trafia do mnie, czy nie zachowują się w jakiś sposób, który jest odpowiedni, żeby dobrze wychować tak dziecko, bo przychodzi do mnie mnóstwo osób, które doświadczają trudności, a mimo to, że ci rodzice potrafili być tym wystarczająco dobrym rodzicem, tak, którzy no, jakby wyznaczali granice, którzy szanowali, respektowali emocje dziecka, jego zdanie, więc no tutaj w zależności od osoby, która się do mnie zgłasza, od pacjenta, no to różnie to jest, prawda? No ale na pewno te doświadczenia z okresu dzieciństwa, dorastania, to też tutaj takie doświadczenia związane na przykład też z pierwszymi miłościami, pierwszymi relacjami interpersonalnymi, przyjaźniami, które zawiązujemy, one będą miały wpływ na nasze funkcjonowanie, na naszą psychikę i funkcjonowanie w życiu dorosłym. Okej, okay, a tak naprawdę już jak jesteśmy w cudzysłowie, powiedzmy, dorośli, to nadal to gdzieś będzie w naszej głowie. Znaczy te doświadczenia, które teraz przeżywamy, to nadal się będzie w nas kumulować i nadal gdzieś tam będzie, nie wiem, za 10 lat na przykład emanować z nas? Czy teraz już tak mocno tego nie przechodzimy, nie kumulujemy? Ja powiem tak, jeżeli, znowu posłużę się jakimiś przykładami, jeżeli... czyjś rodzic na przykład nie respektował tego, że dajmy na to ktoś ma rodzeństwo, prawda, ma nie wiem dwójkę młodszych braci, jest dziewczyna, która ma dwójkę młodszych braci, no i całe dzieciństwo była uczona tego, że musi zostawiać swoje obowiązki i jak tylko rodzice chcą, to ona zajmuje się tymi braćmi. Nieważne, czy ma na to przestrzeń, czy miała wyjść z koleżankami, czy miała się uczyć, ma zostać ze swoim rodzeństwem. Co się dzieje, kiedy tak jest już przyjęte, ona wie, że to jest norma. Co się dzieje w momencie, kiedy ona dorasta? Czy jest tą młodą dorosłą? Pojawia się sytuacja, kiedy w szkole jest jakaś nadprogramowe obowiązki, ona ma bardzo dużo różnych rzeczy, ale jeszcze ktoś ją prosi o to, żeby te obowiązki wykonała. Co robi? Wykonuje je, bo jest nauczona tego, że ma rzucać wszystko, tak? I robić rzeczy dla kogoś. Czyli możemy mówić o takim uwewnętrznionym schemacie samopoświęcenia, czyli tego, że ja i moje potrzeby są mniej ważne od potrzeb
innych. I tutaj taki prosty przykład, który podałam, tak? Jak można nauczyć dziecko właśnie zinternalizować jakiś schemat. Dziecko, czyli internalizuje, czyli uwewnętrznia pewien schemat, który pokazują mu rodzice. Okej, okay, przykład bardzo, bardzo fajny. I pytanie teraz, czy da się to jakoś przeprogramować? Da się to przeprogramować w procesie terapeutycznym. Albo zobacz, to, co będzie bardzo ważne, to żeby w ogóle sobie uświadomić, bo jeżeli my będziemy świadomi, to już jest pierwszy krok do tego, że wiem, że tak się ze mną dzieje. Ta trudniejsza część to jest wprowadzenie zmiany, czyli skonfrontowanie się z tym, że co się stanie, jak ja przez kilka razy powiem komuś, odmówię i powiem nie, albo nie mogę czegoś zrobić, bo mam jakieś inne obowiązki, albo coś jest dla mnie za trudne, no to że może być to związane z jakimiś trudnymi emocjami, czyli to, że ktoś czuje poczucie winy, że nie wykonał jakiegoś niewystarczający, nie weźmie na program obowiązków. Tutaj też taki kolejny schemat nadmiernych wymagań i norm wobec siebie, które często też takie osoby mają, prawda? I to pokazuje, jak często, to może kolejny przykład. Rodzic, który zbyt dużo wymaga, jeżeli chodzi o osiągnięcia naukowe od dziecka, tak? Czyli zawsze masz mieć szóstkę, bo jak przychodzisz z piątką minus, to jest awantura w domu, bo Zosia dostała piątkę, bo Zosia dostała szóstkę, a ty dostałaś piątkę minus, nie? No proszę zobaczyć, no to jest kolejny przykład, że można w dziecku zaprogramować, uwewnętrznić schemat bezlitosnych norm i wymagań wobec ciebie i wtedy taka osoba, idąc do dużej korporacji, gdzie ktoś dostaje jakiś negatywny feedback od szefa, co się zdarza, no to dla niej to będzie koniec świata. To będzie znowu, wejdzie w tryb tego wewnętrznego dziecka, czyli tej, nie wiem, małej, dajmy na to Kasi, która się czuje niekompetentna, niewartościowa, prawda? A nie ma tego trybu zdrowego dorosłego, który by stanął w jej obronie i powiedział, słuchaj, tak jest czasem. Czasem ktoś nas okrzyczy, czasem ktoś da nam negatywną opinię, ale to nie znaczy, że całościowo jesteśmy beznadziejni, tak? Tylko to znaczy, że być może w danym momencie coś nie poszło było tak, jak powinno. I to też jest okej. Okay. Ale tutaj mówimy o takich trybach, tak? Czyli o trybie wewnętrznego dziecka, uwewnętrznionym trybie na przykład nadmiernie wymagającego rodzica, który gdzieś tam z tyłu głowy w życiu dorosłym często z nami jest. I takie tryby można przepracować w procesie na przykład właśnie terapii schematów z psychoterapeutą. Myślę, że większość osób po prostu przeżywa życie, mając takie tryby, czy tak funkcjonując, i nawet sobie nie zdają sprawy z tego, bo jeśli coś nie zaczyna robić się kłopotliwe, no to też nie zwracamy na to jakoś mocno uwagi. Ale temat ogólnie bardzo ciekawy. Rozumiem, że też jest mnóstwo jakichś takich właśnie korelacji czy powiązań różnych tych dziecięcych zachowań z tymi sprawami dorosłymi. To, co powiedziałaś, to tylko jakiś tam wycinek tego wszystkiego, tak, prawda? Tak, myślę, żeby nam tutaj, wiesz, dnia nie starczyło, żebym opowiedziała, jak wiele rzeczy może być, bo generalnie ja tutaj może tak jeszcze tylko informacyjnie powiem, bo mówię o terapii schematów. Jeffrey Young, twórca tej terapii schematów, on wyróżnił w zależności od literatury, ale powiedzmy około 18 nieadaptacyjnych schematów, które my mogliśmy uwewnętrznić w procesie dzieciństwa czy też dorastania, i on tutaj ewidentnie nawiązuje do tego, jakie to są postawy rodzica, opiekuna w życiu, w naszych doświadczeniach wczesnodziecięcych, jak one wpływają na życie dorosłe, czyli też w jaki sposób sobie radzimy. My mamy takie trzy nieadaptacyjne formy radzenia sobie, czy to unikanie, nadmierną kompensację, czy podporządkowanie się pod dany schemat, no ale to już jest szerszy, tak? Szerszy temat, żebym opowiedziała o terapii schematów. Natomiast tak jak mówię, no jest kilkanaście takich schematów, które możemy uwewnętrznić, więc popatrzmy, jak duży też obszar do tego, żeby popracować, sprawdzić, który schemat być może jest nasz, nie? Tutaj ten autor, którego wspomniałaś, jest jakaś książka naukowa czy popularno-naukowa, czy jakaś taka dla normalnych ludzi, że tak powiem? Tak, tylko specjalistyczna? Specjalistyczne, natomiast ja powiem tak, jeżeli chodzi o terapię schematów, to jest fajna książka, którą ja czasem polecam moim pacjentom, ona się nazywa Relacje na huśtawce. Nie pamiętam teraz dokładnie autora, ale Relacje na huśtawce nazywa się książka.
Ona dotyczy terapii schematów i tam dużo mówimy o tych trybach. Książka, którą warto przeczytać dla siebie, bo tam są też ćwiczenia, czyli my możemy od razu skorzystać z tego, tak popraktykować sobie tą terapię schematów. Nie? Ale mówię, to jest malutki taki wycinek, bo tak naprawdę, żeby powiedzieć o procesie, no tutaj terapia schematów też jest terapią długoterminową, ale myślę, że warto tą książkę przeczytać, żeby w ogóle wejść, zobaczyć, czy nas to interesuje, czy coś widzimy, coś zaobserwujemy u siebie. No właśnie takie czytanie książek, czy poszukiwanie, no często pokazuje nam właśnie no to lustro takie, nie? Których tak. Jakichś spraw możemy sami nie zobaczyć, a jak przeczytamy, ten przykład nam gdzieś się skojarzy z naszym życiem, jednak nam się zapali lampka, że oho, mamy coś podobnego, nie? I wtedy to już jest, myślę, że ten pierwszy stopień do tego, żeby albo poszukać specjalisty, albo po prostu popracować nad sobą. Okej. Okay. Przejdźmy teraz do tematu, który od ponad roku już jest na topie, czyli tutaj pandemia wszechobecna, czy właśnie wirus, który nam towarzyszy. I dużo się mówi o jakichś stanach lękowych, zespole stresu pourazowego, czy izolacji, czy wiesz, wpływie tego COVID-a, czy tego wirusa na naszą psychikę. Znaczy, no, jak ktoś głębiej poszpera, to się o tym mówi, bo w mediach no to mało tego widzimy, jak to gdzieś tam przechodzi bokiem, a myślę, że prędzej czy później każdy będzie musiał się z tym zmierzyć. Nie wiem, czy w twoim gabinecie, czy gdzieś już masz jakieś doświadczenie z osobami, które doświadczają jakichś negatywnych stanów dotyczących właśnie tej obecnej sytuacji? Tak, zdecydowanie. Bo ja to obserwuję już u pacjentów, z którymi nawet pracuję, że no, niejednokrotnie występuje to obniżenie nastroju związane z tym, że mamy obecnie czas pandemii. Obserwuję to u młodszych pacjentów, słyszę to z ust innych terapeutów, że mierzą się z tym już teraz, prawda, z efektami, z pierwszymi takimi efektami tego lockdownu. No nie oszukujmy się, jeżeli przez rok czasu pracujemy z domu, oprócz tego no w domu tak mieszkamy, żyjemy, pracujemy, jeszcze nie bardzo możemy gdzieś pójść i nie wiem, czy to na siłowni, czy do kina, wyjść, dać sobie jakąś rozrywkę, to nie ma możliwości, żeby to zupełnie nie miało na nas wpływu. No chyba, że jesteśmy takimi osobami, które to lubią i jasne, część osób będzie się w tym odnajdywała, ale raczej zdecydowana większość osób będzie no, w pewnym momencie miała dość. Ja też mówię o takim zjawisku, że my jesteśmy już po prostu tak wypaleni pandemią, prawda? Że to przychodzi do pewnego rodzaju wypalenie związane też z zarówno i z porą roku, jaka obecnie jest, tak? Czyli też tych aktywności na zewnątrz niewiele możemy podoświadczać. Pogoda jeszcze na to nie pozwala, więc no, zaczyna nam to dospierać, zaczynamy mieć obniżony nastrój. Warto być uważnym też na to i żeby sobie tak trochę taki, znowu powiem o tym automonitoringu, przez jakiś czas popatrzeć na siebie, uważniej się sobie poprzyglądać. Może postarać się jakoś urozmaicić sobie, na ile jest to oczywiście obecnie możliwe ze względu na obostrzenia, ale na ile możemy sobie pozwolić na to, żeby na przykład, nie wiem, dwa razy w tygodniu chociaż pójść na spacer do lasu, żeby jakoś dać sobie inne nowe bodźce, bo my tego potrzebujemy. W większości tego potrzebujemy, ale też pamiętajmy, że do tych bodźców różnych jesteśmy przyzwyczajeni. Czyli my jesteśmy tak ciągle na nowe bodźce, w ekspozycji na nowe bodźce i nagle nam to ktoś odbiera, tak? Czyli zostajemy zamknięci w domu przed komputerem, pojawia się rutyna, marazm, codziennie to samo. Co jeszcze, jeżeli do tego dodamy, tutaj w przypadku powiem rodzin, tak? Czyli jeszcze dzieci, które są na nauce zdalnej, które trzeba, mówiąc kolokwialnie, ogarnąć, zrobić z nimi te lekcje. No to tutaj robi się naprawdę dużo tych rzeczy, które tych czynników, które są, mogą być dla nas jakoś, nie wiem, stresujące, czy przysparzać nam jakieś trudności. Myślisz, że to się odbije za kilka lat w społeczeństwie, czy już nawet po ogłoszeniu, że epidemia jest w odwrocie, czy już jej nie ma? Wiesz co, powiem tak, no nie chciałabym tutaj jakoś wyrokować, bo byłaby to futurologia, natomiast ja myślę, że boję się tego, ja tak osobiście, prywatnie myślę, że mogę to powiedzieć, ja się boję też skutków gospodarczych, czyli tego, co się z ludźmi zadzieje, jakieś tutaj będą, bo już są, prawda, do mnie też przychodzą osoby, albo na przykład część osób, która musiała zrezygnować z terapii, bo ich nie stać, bo przestały pracować po prostu. To jest bardzo przykre i smutne, że tak się dzieje, no ale myślę, że
tutaj taka fala tych jakichś, mówię, no nie chcę wyrokować negatywnie, nie wiem, ale no wiele biznesów już poupadało, czy no trochę minie czasu, zanim ludzie do tego wrócą, więc ja się tego boję, też tych przemian takich zawodowych osób i zmian, jak osoby na nie będą reagowały. I że mogą to być różne trudności, których będą doświadczały, nowych trudności. Może się, na pewno się do tego dostosujemy jakoś, bo jesteśmy istotami dość mocno adaptacyjnymi i gdzieś myślę, że tutaj też wcześniej czy później do jakiejś normy wrócimy, bo pewnie świat już tak samo nigdy nie będzie wyglądał, ale do jakiegoś dobrostanu psychicznego wrócimy, bo tak jesteśmy skonstruowani, że nasz organizm też do dobrostanu psychicznego po różnych trudnych doświadczeniach wraca. No, ale sama jestem tego ciekawa. No ja myślę, to jest moje zdanie oczywiście, że to dość mocno się odbije prędzej czy później, czy to gospodarczo, czy psychicznie, psychologicznie, i myślę, że dużo na tym ucierpi w większości dzieci, nie? Które to zauważymy, no może my już nawet tego nie zauważymy, ale gdzieś tam te pokolenie, które właśnie teraz przez rok czy cały czas jest rzucane od domu do szkoły, nie może wychodzić na dwór, to i tak już było no, dość mocno ograniczane, bo te dzieci już same nie chciały wychodzić na dwór i gdzieś szukać tej rozrywki na świeżym powietrzu, tylko przed komputerami, no a teraz jeszcze się im tak naprawdę nakazuje siedzieć przed tymi komputerami, więc myślę, że to prędzej czy później, nawet w jakichś relacjach interpersonalnych, no, to będzie musiało się odbić. Niestety też tak myślę, że nie pozostanie to na pewno bez żadnej rysy, prawda? Obecnie. No, niestety. A myślę, że jak już jesteśmy przy temacie właśnie tutaj dzieci i relacji dzieci czy z innymi dziećmi, czy nawet z dorosłymi, co już też powiedziałaś sobie wcześniej, to ostatnio właśnie miałem rozmowę z pewnym terapeutą, który pracuje w szkole, i to, co mi powiedział, no, dość mocno mnie przeraziło, bo wspomniał o tym, że tylko w tamtym roku 11 dzieci, nie wiem nawet już jak duża ta placówka była, no ale myślę, że jaka by nie była, to 11 dzieci zgłosiło mu jakieś myśli samobójcze czy takie stany mocno depresyjne. Myślę, że ten problem też gdzieś będzie się jeszcze pogłębiał, ale czy nie uważasz, że takim rzeczom właśnie związanymi z emocjami czy z psychiką małych dzieci, no w szkole brakuje takiej edukacji? O, oczywiście, że brakuje, i to jest coś, o czym bardzo często myślę i mówię, jeżeli chodzi o edukację taką dotyczącą emocji, w ogóle psychiki, higieny psychicznej, zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży. Niezwykle ważne, żeby było. Ja wiem, że niektóre szkoły już wprowadzają pewne warsztaty, czy pojawiają się jakieś zajęcia, no ale to jest dalej, niestety dalej raczkujące, a tak ważne, no bo to jest na pewno niejednokrotnie być może ważniejsze niż jeden przedmiot szkolny, muszę to powiedzieć, ale taka jest prawda, bo z tymi emocjami jesteśmy na co dzień, a na przykład jeżeli chodzi o pewne zagadnienia matematyczne, to tam nigdy ich nie wykorzystamy, więc prawda, ja bym z jednej godziny jakiejś na pewno zrezygnowała, bo tych godzin czasem tej matematyki jest kilka w ciągu, czy jakiegoś innego przedmiotu w ciągu tygodnia, natomiast dziecko, które z emocjami sobie niejednokrotnie nie radzi, nie będzie wiedziało jak radzić, no bo nie ma tego przedmiotu w szkole. No ale to jest również moje jakieś życzenie, które no oprócz tego, że mogę sama jakoś psychoedukować ludzi młodych, sama mogę psychoedukować ich rodziców, to poza tym no tutaj edukacji niestety nie zmienię. Chociaż myślę, że odnalazłabym się w tym, jeżeli chodzi bo mam tutaj dużo takich różnych spostrzeżeń. No niezwykle ważna kwestia tego, żeby młodzi ludzie wiedzieli, czym są emocje, żeby wiedzieli, jak radzić sobie ze stresem. Pamiętajmy też o tym, że w ogóle młodzież, adolescenci, tak, czyli ludzie w okresie dorastania, stoi przed nimi mnóstwo trudnych zadań tego okresu dorastania, zadań rozwojowych przede wszystkim, takiego zbudowania własnej tożsamości, trochę odseparowania się od rodzica, to jest taki trochę młody, trochę dorosły, bardzo trudny czas. I teraz w tym czasie wyjątkowo ważne byłoby, żeby taka osoba miała jakąś psychoedukację w szkole, żeby trochę popracowała nad swoimi emocjami. Tutaj, jeżeli mówimy wspomniałeś o takich myślach samobójczych, myślach suicydalnych, tak? Czy nawet zachowaniach jakichś. Zobacz, to jest dlaczego? No,
dziecko niejednokrotnie w ten sposób woła o pomoc. I to nie jest takie wołanie, na które nie zwracamy uwagi, bo dlatego też tak dużo jest samobójstw wśród nastolatków, no bo jednak, no to się mówi, no tak sobie mówi, to tak dorasta, w ten sposób się buntuje nastoletnio. Jasne, nawet jeśli się tak buntuje, no to on po coś to mówi. A skoro to mówi, to znaczy, że coś się z nim złego dzieje. Może trzeba bardziej na niego zwrócić uwagę, na tego nastolatka, prawda? Może trzeba z nim porozmawiać, poświęcić mu troszkę więcej uwagi. No ale to już duża samoświadomość nie tylko rodziców, ale nie wiem, opiekunów, ale też na przykład osób w szkole, nauczycieli właśnie. No ja właśnie tylko widzę dwie takie, że tak powiem, rodziny tutaj osób, które mogą tu zauważyć, no bo ten małe dziecko, jeśli nie ma tam gdzieś żadnej pasji i nie chodzi na żaden sport czy śpiew czy coś takiego, no to nikt tam tego nie zauważy, no ale to jest jedyne osoby w domu, czyli rodzice, no a tutaj wiadomo, że różnie to bywa, bo są zapracowani i tak dalej, często też nie zauważają niektórych rzeczy, no a druga strona, no to właśnie ci nauczyciele, no ale tutaj powiedzmy, że to już nawet nie chodzi o kompetencje jakieś, żeby to zauważyć, no ale bardzo często, no na 30 osób, jak mamy klasę, żeby nad tym zapanować, to już jest problem, a jeszcze wyłuskać jakieś zachowania takie negatywne u dzieci, no to już będzie tutaj kolejny problem, więc no to dziecko pozostaje takie same sobie. Niestety często tak bywa, ale mówię, no trochę się to zmienia, no często funkcje psychologa w szkole, tak, który gdzieś tam jakieś zajęcia prowadzi, czy jakichś spotkań takich indywidualnych możliwości z psychologiem. No, jeżeli jest to dobrze, odpowiednio poprowadzone, no to dziecko się też ma chociaż możliwość w takim momencie gdzieś otworzyć do kogoś, nie? Więc fajnie, ale ważne, że o tym mówimy i myślę, że być może do rodziców czy do wielu osób jakoś zacznie trafiać, jak ważne jest to, żeby tego nastolatka wysłuchać, żeby trochę wejść w jego świat, no bo to jest w ogóle według mnie droga do tego, jak zaopiekować się nastolatkiem, żeby zafascynować się jego światem, a niejednokrotnie jest tak, że ten rodzic czy nauczyciel, to jego pasje czy zainteresowania, które są tak naprawdę przystosowane do jego wieku, czy to są, nie wiem, tam gry komputerowe, czy to są jakieś tam media społecznościowe, czy jakieś, nie wiem, sporty, których może dorosły nie rozumieć, ale przecież można się też tym też zainteresować, zafascynować, porozmawiać, to też jest jakaś droga, którą można wykorzystać do kontaktu z dzieckiem, prawda? A my często o tym zapominamy. Byśmy chcieli, żeby ten nastolatek to naszym językiem mówił. I tutaj, no kto ma być bardziej dojrzały? No to rodzic, nie? Naturalne, że nastolatek ma też prawo do swojego wieku, do zachowań zgodnych z jego wiekiem, nie? No zdecydowanie, no ale tak jak sobie powiedzieliśmy też wcześniej, no rodzice bardzo często no, gdzieś tam są zapracowani czy nawet zafrapowani sprawami, o których wspomniałaś, czyli na przykład tutaj właśnie zmianami, które się dzieją aktualnie, no i siłą rzeczy, no chcąc nie chcąc, no te dzieci gdzieś, aż mi ciężko to przez gardło przechodzi, no ale są gdzieś na tym drugim dorze. Tak, no niestety. Ale mówię, no może jeszcze chwila i to jakoś to trochę pozmienia. Teraz sobie zdałem sprawę z tego, że moje podcasty zawsze takie wychodzą trochę dość negatywne, bo wyłapuję właśnie te rzeczy takie, które mnie dość mocno rażą, nie? Ale może dobrze, to też ale będzie... jak się o tym powie, to wiesz, może jest większa szansa, że do wielu osób dotrze może i ktoś jakąś refleksję też w związku z tym przyjmie, wyniesie też i z naszego spotkania. Nie. Powiedz mi tak a propos właśnie tych zajęć, czy to z psychologem, czy właśnie obserwacji psychologa właśnie w szkołach, czy obserwacji dzieci, czy sięgasz gdzieś pamięcią albo masz wiedzę na temat tego, czy gdzieś na świecie właśnie są szkoły, czy jakieś ośrodki, które właśnie się zajmują takimi rzeczami, że bardziej skupiają uwagę na tym, żeby te dzieci miały taką opiekę, albo żeby przedmiot, jakim jest psychologia, czy jakieś emocje były wprowadzane w szkołach? Powiem tak, nawet w Polsce są takie szkoły, bo sama obserwuję moich znajomych terapeutów, którzy niejednokrotnie pracowali czy pracują jako psychologowie szkolni w szkołach, więc tylko powiem tak, raczej też prywatne szkoły, które organizują stricte takie lekcje dotyczące, tak, lekcje z psychologiem, no bo często w publicznych szkołach być może nie ma na to
czasu, prawda? Albo jest inaczej to skonstruowane, może odgórnie jakoś ustalone. Nie wiem do końca, jak to wygląda. Nie chcę też się wypowiadać na tematy, które jakoś nie są mi bardzo bliskie. Natomiast myślę, że już nawet w Polsce to się zmienia, tak? I obserwuję, że jednak są jakieś warsztaty organizowane, nawet że zewnętrznie z psychologiem. Więc to się zmienia, ale jest jeszcze raczkujące przez co? Przez pewną też stygmatyzację, przez to, że być może się nie mówi o tym, że to jest takie coś naturalne, że też, tak? No nie wiem, to też duża rola znowu rodziców, żeby powiedzieć i uświadomić, że no jakby psycholog to nie jest nic złego i to nie jest coś wstydliwego, tylko to, że to jest naturalna rzecz i można powiedzieć o nie wiem, psychiatrze, psychologu, psychoterapeucie, jako lekarzu takim jak każdym innym i każdy inny, prawda? No zdecydowanie, choć myślę, że jeszcze kolejny raz negatywnie, myślę, że to jeszcze trochę czasu minie, zanim tak się będzie was jako psychologów postrzegać. Dobra, przechodzimy sobie już powoli do ostatnich tematów, choć one są dość mocno obszerne. Przeglądając twoje konto na Instagramie, często robisz tam takie Q&A, tak, odpowiedzi, pytania. I często widzę, że ludzie zadają pytania o związki czy relacje międzyludzkie. Powiedz mi, czy to jest duży problem gdzieś w twoim gabinecie, czy ogólnie zauważasz duży problem, jeśli chodzi o relacje w związkach, czy relacje właśnie międzyludzkie? Tak, ja jestem też terapeutą par i dla mnie właśnie oprócz takich zaburzeń afektywnych, które są gdzieś często tematem moich spotkań z pacjentami, to właśnie terapia par, czy w ogóle problemy w relacji, które często tak indywidualnie, tak, jeżeli chodzi o to o moich pacjentów, że ktoś przychodzi z tym, że ma problem właśnie w jakiejś relacji, no i jest to bardzo popularny problem, a jeszcze wydaje mi się, że ja przynajmniej zauważyłam więcej osób, które zgłaszały się do mnie, jeżeli chodzi o pary. U mnie wzrosło zdecydowanie, jeżeli chodzi o terapię par, wzrosła liczba pacjentów w terapii pary. No ale o czym to świadczy? No świadczy to o tym, że po prostu jest większe zapotrzebowanie, prawda? Pojawiają się nowe problemy, może to właśnie to, że pandemia, że mieszkamy razem, jesteśmy ze sobą non-stop, więc jak najbardziej jest to bardzo, bardzo powszechne. Okej, a mogłabyś powiedzieć, jakie są takie najczęstsze problemy? Czy to jest jakieś niedogadywanie się, czy nie wiem, sprzeczny, nie wiem, konflikt interesów jakiś? Ja bym powiedziała o takich problemach narracyjnych, problemach w komunikacji. To, co ja obserwuję, co najczęściej się, z czym się najczęściej spotykam, to to, że pary rozmawiają ze sobą, ale zupełnie jakby siebie nie słyszą, jakby mówiły w innym języku, czyli nie rozumieją komunikatów do siebie powiedzianych. Może podam też znowu przykład. Para, która mąż mówi do żony, bardzo daleko dojeżdżasz do tej pracy, martwię się o to, że tak daleko do tej pracy dojeżdżasz i tyle czasu w samochodzie, bo to zobacz, bo to jest 3 godziny w ciągu dnia. Na co żona odpowiada, no i właśnie zobacz, bo ty mnie nigdy nie wspierasz. Jak ja znajdę wymarzoną pracę, to ty mnie w niej nigdy nie wspierasz, tylko minusów szukasz. I teraz zobaczmy. On mówi z troską i takim naprawdę zaabsorbowaniem. On mówił to z intencją taką, że te 3 godziny, no to ona by mogła, nie wiem, sobie u kosmetyczki być, prawda, w ciągu dnia, albo odpoczywać na kanapie, leżeć i serial oglądać. Żona odbiera to jako złą intencję, złą monetę, tak, ze strony swojego męża. Więc dużo jest takich sytuacji, dopiero na terapii zostały, no to taki jeden malutki znowu przykładzik, ale tak mniej więcej, żeby każdy zobaczył, o co mi chodzi, prawda? Czyli, że dwa komunikaty, prawda? Ale komunikat od męża zupełnie źle zrozumiany. Troska, która jest zrozumiana jako brak wsparcia. I często do siebie mówimy w taki sposób, że gdzieś siebie nie rozumiemy. Być może jest tak, że odbieramy taki komunikat negatywnie, bo tam jest źródłem jeszcze góra innych rzeczy pod spodem, prawda? Które w terapii pary trzeba omówić, które trzeba zobaczyć, którymi się trzeba zająć. No ale często tak bywa, więc problem komunikacyjny, oczywiście zdrady, bo to też się zdarza i też nie zawsze jest tak, że po zdradzie no to już koniec relacji, chociaż często tak bywa, że niestety para nie jest w stanie ze sobą no już być i wtedy na terapii dochodzimy do tego, że no jednak tutaj warto się rozstać i zacząć nowe życie z kimś innym i tak często też bywa. Ale też czasem to jest taka jednorazowa zdrada, która gdzieś, ja czasem mówię, że ona koniec końców czasem, absolutnie to nie jest adaptacyjne i tak nie robimy, ale gdzieś ona,
ona daje czasem nawet trochę naprawia ten związek na jakiś kryzys, może nie tyle zdrada, co jakiś kryzys potrafi naprawić, czyli doświadczamy jednak takiego wzrostu pokryzysowego. No myślę, że akurat zdrowa kłótnia czasami jest trochę lepsza, ale to ten sam taki schemat. Tak, zdrowa kłótnia, ale w ogóle, tak jak mówię, no bo czasem, tylko czasem tych kłótni jest tak dużo, że to już możemy nazwać, że to jest, prawda, już para w kryzysie, że to już kłótnia to są coraz bardziej narastające awantury, coraz dłuższe, później ciche dni, po czym gdzieś przychodzi takie już wypalenie i trochę obojętniejemy na tą osobę. To jest bardzo niebezpieczne w ogóle, nie? Ale tak często też się zdarza. Wracając do tego twojego przykładu, który podałaś, no i dobra, będąc tym mężczyzną i tutaj ta awantura, która została wywołana poprzez to, że on chciał się zatroszczyć o swoją żonę, no to jak możemy z tego wybrnąć, po prostu powiedzieć, że to było z czystej troski, no, jak tutaj budować tą relację i komunikację? W terapii uczymy się też często, jeżeli chodzi o terapię pary, uczymy się często też nowych komunikatów. Można zapytać, no to jaki komunikat odebrałabyś jako troskę, tak? Bo czasem może wystarczy poprzedzić ten komunikat, nie dojeżdżaj do pracy tak długo, wystarczy poprzedzić słowami, jest mi przykro patrzeć, jak tak długo czasu spędzasz w samochodzie, tak? Czyli tym komunikatem ja. Powiedzieć o swoich emocjach, no i wtedy ciężko temu zaprzeczyć, że ktoś cierpi, bo patrzy na nas, jak się męczymy, tak? Więc uczymy się nowych form komunikatów, czyli dajemy komunikat bardziej wspierający, bardziej komunikat rozumiejący, komunikat z perspektywy, z poziomu ja, tak? Martwię się, kiedy tak to... Warto powiedzieć o tym też, jak ja to widzę, czyli że zobacz, no ja jako terapeuta, ja daję swoje refleksje, no ja widzę, słyszę, tak, jeżeli mąż mówi komunikat wspierający, to dlaczego, to jakby co się dzieje, że on zostaje inaczej odebrany, nie? A może są jeszcze inne komunikaty, które odbieracie w ten sposób, albo nie rozumiecie do końca ich, co do siebie mówicie, nie? Więc tutaj kwestia takiego poeksplorowania, porozmawiania o tym. Okej, okay. Jak jesteśmy już przy związkach, to powiedz, czy są jakieś takie złote rady, co zrobić, żeby związek był dobry? Oprócz tego, żeby siebie słuchać nawzajem, to co ja zawsze mówię, żeby być takim refleksyjnym też wobec swoich zachowań, nie? Bo my często odbieramy, partner nam mówi, czy partnerka, najzwyklejszy przykład na świecie, czy mógłbyś te skarpetki wynosić do kosza na pranie, tak? No i to jest odebrane jako atak bardzo często, a można wziąć to w refleksji i powiedzieć, no dobra, no to może rzeczywiście tak jest, że ja te skarpetki, no to co mi szkodzi, żebym te skarpetki zanosił, jak to jest taki problem? Tylko że ktoś powie, no jaki to problem te skarpetki? Taki problem, że jeżeli to się dzieje codziennie i codziennie mamy jakieś emocje wobec kogoś, no to tutaj już tworzy się jakiś, generuje konflikt, który jest już stały, tak? Czy na przykład kwestie jakieś, nie wiem, sprzątania po sobie w kuchni. To są kwestie już też organizacyjne, bo niejednokrotnie można po prostu podzielić obowiązki i to poprawia wiele rzeczy, czy podzielić finanse i to poprawia wiele rzeczy. Więc tylko otwartość na siebie i na drugą osobę, otwartość do wprowadzania zmian, bo to wydaje mi się bardzo ważne. I taka otwartość na uczenie się nowych zachowań wobec drugiej osoby, to jest w ogóle moim zdaniem najważniejsze, bo ja też obserwuję, jak pary czasem przychodzą i na przykład no, ktoś mówi, ja już taka jestem, taki jestem, ja się nie będę zmieniał, no to albo mnie bierzesz takiego, jaki jestem, albo ja nie będę się uczył ciebie przytulać, albo ja nie będę się uczyła ciebie, do ciebie ładnie mówić i cię chwalić. No ale dlaczego wtedy mówię? Dlaczego tak nie być? No właśnie o to chodzi w związku, że czasem się trzeba nauczyć tych rzeczy, które druga osoba oczekuje, a one nas nie ranią, bo nie rani nas to, że partnerkę przytulimy raz dziennie, czy napiszemy coś miłego do niej. Więc zwróciłabym uwagę na tą otwartość do wprowadzania zmian. Okej, okay. Bardzo często też się mówi, że ktoś się nie zmieni, bo on już taki jest, nie? To co powiedziałaś, no ale tak. Myślę, że z biegiem czasu czy z biegiem lat okazuje się, że tak naprawdę wszyscy możemy się zmienić. Tak, no jasne, są pewne obszary, w których jesteśmy niezmienni, ale jeżeli chodzi o jakieś zachowania wobec drugiej osoby, no tutaj mamy pole manewru i możemy coś zrobić. Czyli wyrzucamy na śmietnik ten mit, że on już czy ona już nigdy się nie zmieni. Tak jest. Dobra, to mamy jeden mit o pewnych obszarach. No tutaj tak. Zostawiałaś furtkę teraz.
w pewnych obszarach, w sensie mówię, że no bo tak, chciałabym odróżnić, bo tak, nigdy się nie zmieni, ale na przykład partner toksyczny może być tak, że się nigdy nie zmieni, dopóki nie przejdzie wieloletniej terapii, więc jeżeli mamy do czynienia z toksyczną relacją, to z niej wychodzimy, a nie liczymy, że się zmieni. Jeżeli mamy do czynienia z tym, że po prostu oczekujemy, żeby partner więcej nas chwalił, doceniał albo bardziej, nie wiem, robił nam jakieś przysługi albo, bo ja mówię tutaj, też opieram się na takim zagadnieniu takich 5 językach miłości, którymi też często w terapii par, o których zawsze mówię. Gary Chapman napisał taką fajną książkę, może od razu też polecę. Książka nazywa się 5 języków miłości. O co chodzi? Gary Chapman wymienia 5 obszarów, 5 języków miłości, którymi się posługujemy. Możemy my wszystkimi 5, możemy tylko jednym z nich, ale jakie to są języki? To są wyrażenia afirmatywne, czyli wzmacnianie, docenianie drugiej osoby, mówienie komplementów. To jest czułość i bliskość, czyli to, że się właśnie przytulamy, trzymamy za ręce, sfera cała cielesna. To są przysługi, ktoś naprawi zlew, ktoś pomaluje ścianę, tak? To są prezenty, to, że jakiś drobiazg komuś kupimy raz na jakiś czas i to jest quality time, dobry czas, dobry jakościowy czas ze sobą. I teraz warto, żebyśmy wiedzieli, kto jaki język ma, jakim językiem miłości ja się posługuję, jakim językiem miłości posługuje się mój partner. I wtedy łatwiej przynajmniej właśnie zmiany w obszarze tych języków miłości wprowadzać. I tu powiem, że tu ten partner, jeżeli chodzi o te obszary, może się zmienić, na pewno. I partnerka również, bo ja również, tak. Partnerka, tak, bo ja zamiennie mam, ale partnerka. Okej, okay, żeby było dobrze zrozumiane, bo zaraz nie chciałbym, żeby tutaj mężczyźni byli obarczani. Będę walczył o stanowisko mężczyzn też. Bardzo dobrze pilnuję, jak ja, bo absolutnie staram się dwoma formami, żeńską, męską, posługiwać. Jeśli chodzi jeszcze o te relacje, to ja też lubię czytać książki profesora Lwa Starowicza. Tutaj Wszystko da się naprawić. To taka fajna książka, jeśli chodzi właśnie o te relacje partnerskie. Też tam jest fajnie opisane wiele, wiele spraw. No, pan profesor ma dość takie specyficzne poczucie humoru, więc no, dla mnie to jest tak, naprawdę super. Tak, czytałam książki w tej serii. Super, tak. Świetny specjalista zresztą. Tak. Terapeuta, seksuolog. Tak jest, bardzo lubię właśnie te jego książki, także jeśli ktoś będzie chciał tutaj poczytać, to jak najbardziej myślę, że możemy polecić. Okej, powiedz mi, tak jak sobie przejdziemy spacerkiem przez ulicę jakiegokolwiek miasta, no to polskiego zaznaczam, to widzimy, że okazywanie tych pozytywnych emocji, czy to nawet nie na ulicy, ale i w sklepie, no raczej w społeczeństwie, no nie widzimy za dużo, raczej dominują te negatywne postawy. Powiedz, czy to jest nasza mentalność tego społeczeństwa, myślę, że bardziej starszego, bo jak sobie powiedzieliśmy na samym początku, te młode społeczeństwo, no myślę, że już jest trochę inaczej ukształtowane. Ja nie chciałabym generalizować że i mówić, że jacyś jesteśmy bardzo smutni. Może to wynika z doświadczeń, może wynika to z tego, że z jakiegoś takiej powściągliwości, struktury wychowania. To społeczno-kulturowe czynniki to sprawiają, prawda? Że może taka otwartość, ekspresyjność, ona może kiedyś w innych czasach jakoś bardzo nie była pożądana. I może to wynika z tego, że gdzieś te starsze pokolenia, tak jak mówisz, mają, niejednokrotnie nie są takie nauczone takiego pozytywnego podejścia, czy takiego, nie wiem, uśmiechania się na ulicy, ale myślę, że trochę się już to zmienia i mimo wszystko, tak jak obserwuję młodych ludzi, to widać u nich takie troszeczkę inny styl myślenia, przynajmniej starają się, tak? Bo jednak tutaj też dużo mówi się o tym, że myśl pozytywnie. Oczywiście można się uczyć myśleć pozytywnie pod warunkiem, że nie jesteśmy w jakimś zaburzeniu depresyjnym, tak? Czy innej chorobie, bo wtedy to myślenie pozytywne bardzo dużą trudność nam sprawia. Nawet jak myślimy pozytywnie, to nie do końca wierzymy w te myśli, które generujemy. Więc obserwuję to też, tak jak mówisz, u starszych pokoleń, no ale
zawsze możemy dokonać takiego eksperymentu i nie wiem, pierwsi się na przykład do kogoś uśmiechnąć i zobaczyć, co wtedy, prawda? Bo to też czasem uśmiech generuje uśmiech i taka otwartość w stronę drugiej osoby może też zdziałać cuda i możemy poobserwować trochę takich eksperymentów behawioralnych, sobie popatrzeć, prawda? Że zrobić kilka takich eksperymentów behawioralnych, czyli zobaczyć, co będzie, jak takim pozytywnym nastawieniem podejdę do kogoś, nie wiem, czy to przy kasie w sklepie, prawda? Uśmiechnę się, że może w kimś to wygeneruje podobne zachowanie. No, miejmy nadzieję, że tak będzie, choć teraz z maseczką ja się często na tym łapię, że chcę się do kogoś uśmiechnąć, tak. Ale... Ale po oczach też głosu. No tak, czasami widać też i po oczach. Wiesz co, jeszcze chciałbym zahaczyć o jeden temat, już sobie on tam przewijał się w całej naszej rozmowie, ale chciałbym poruszyć temat pokrótce, bo oczywiście temat jest dość mocno obszerny. Jeśli chodzi o depresję i stany depresyjne, z tego co ja się orientuję, no to są dwa odmienne, że tak powiem, stany chorobowe, chyba chorobowe, tak? Depresja już jest chorobą. Tak. A stany depresja jest chorobą jak najbardziej. Zaburzenie afektywne również, no bo stany depresyjne, tu możemy mówić o takich nawracających, bo w ogóle możemy mówić o epizodach depresyjnych, prawda? Czyli o epizodzie depresji takim, możemy go stopniować, epizodzie depresji takiej głębokiej, o takim lekkim epizodzie depresyjnym, prawda? Więc tutaj możemy wyróżniać to w ten sposób. Natomiast jeszcze tutaj, jeżeli mówimy o depresji, chciałabym powiedzieć o tym, że oprócz depresji mam do czynienia też często z dystymią. Czym jest dystymia? Dystymia to jest taki przedłużający się, obniżony nastrój, który nawet latami może trwać, prawda? Czyli na przykład to są objawy podobne jak w depresji, o mniejszym nasileniu, zdecydowanie mniejszym nasileniu, ale takie, które trwają nawet latami. Okej, czyli to takie chroniczne, nie wiem, zmęczenie, letarg, smutek? Tak, taki chroniczny smutek, obniżony nastrój, spadek motywacji. Tak, jesteśmy po prostu, no czasem może ktoś nas nazwać taką smutną osobą, tak? No i co to będzie znaczyło? No to nie znaczy, że tacy jesteśmy, tylko być może właśnie doświadczamy dystymii, tylko nawet o tym nie wiemy i warto wtedy zdiagnozować, prawda? To, co się z nami dzieje. No a depresja, no to tutaj, jeżeli chodzi o depresję, tak jak już wcześniej mówiłam, my możemy również objawy depresyjne obserwować na tych trzech poziomach, to dokładnie wcześniej to, co mówiłam, tak? Poznawczy, emocjonalny, behawioralny. Również będziemy mówić o jeżeli chodzi o emocje, smutku, lęku, niepokoju, jakiejś dysforii, rozdrażnieniu, jeżeli chodzi o zachowanie, spadku motywacji, w ogóle zmiana zachowania, tak? Albo znowu zbyt taki duży napęd, który mamy, no to też może być niepokojące, prawda? Bo tu na przykład, jeżeli chodzi o chorobę afektywną dwubiegunową, no to mamy stany manii, manii, hipomanii przeplatane depresją, tak? Więc no tutaj jakby zależy, co diagnozujemy, tak? Czy mówimy o takiej depresji jednobiegunowej, tak? Czyli depresja, po prostu obniżony nastrój, który utrzymuje się powyżej 2 tygodni, lęk, niepokój, spadek motywacji, to już mówiłam, ale też wszelkie objawy inne, które wymieniam, ale też możemy zrobić sobie taki tak zwany test Becka, który jest dostępny nawet na internecie i można zobaczyć sobie, który jakiś wstępny obraz nam da, prawda? Jednobiegunowa to jest, a depresja dwubiegunowa, no to choroba afektywna dwubiegunowa, czyli mania przeplatana epizodami depresji. No właśnie, tak jak wspomniałaś o tym teście, tak sobie pomyślałem, czy możemy sobie wziąć kartkę, długopis i wypisać, gdzieś znaleźć sobie właśnie te objawy takie depresyjne, tak, czy jakichś innych stanów i sobie spojrzeć i, nie wiem, zaznaczać plusik, czy to się gdzieś tam... Ale powiedziałeś o ważnej rzeczy, o wypisaniu, prawda? Czyli, że fajnie, żebyśmy sobie to właśnie wypisali. W ogóle pisanie to znowu tu wracamy do terapii poznawczo-behawioralnej, gdzie tych zadań takich pisemnych właśnie jest bardzo dużo. Ale właśnie fajnie, jak sobie to zapiszemy, zobaczymy. No i pamiętajmy o intensywności i długości trwania, tak? No bo tak jak mówię, no jeżeli te objawy depresyjne trwają dzień, ale zaraz wracamy do normalnego do zdrowego funkcjonowania i czujemy się już dobrze, to jest w porządku, to nie jest depresja, prawda? Ale jeżeli przez powyżej 2 tygodnie taki stan trwa, no to powinno nas to niepokoić. A pamiętajmy, że choroba, jaką jest depresja,
no, prowadzi w najgorszym wypadku nawet do samobójstwa, tak? Że to jest bardzo poważne i warto na to zwrócić uwagę, udać się do specjalisty, jeżeli będzie konieczność, nawet do psychiatry i jakoś tutaj sobie z tym radzić. Wspomniałaś o tej kartce i długopisie. No ja myślę, że to jest naprawdę mega użyteczne narzędzie, ale skądinąd naprawdę bardzo ciężkie czasami. Bardzo ciężkie, bo ja obserwuję też po pacjentach, że niejednokrotnie no, motywacji nam też do tego brakuje, prawda? No ale to pacjent mówi, no ale jak to mam zapisywać, to wszystko, co myślę, mam zapisywać. No, czasem tak to wygląda, że większość myśli musi być spisana, tak? Takich, które są dla nas... które będą przydatne nam do obserwacji siebie, do jakiegoś określenia, do przyjrzenia się jakimś swoim objawom, no tak. No ja bardzo często gdzieś pracując właśnie, czy z długopisem i kartką, łapię się na tym, że no często siedzę i nie wiem, co tam mam zapisać. Więc tak. Myślę, że to jest naprawdę czasami ciężko gdzieś tam się otworzyć przed samym sobą, jeśli chodzi o przelanie tego na kartkę. Tak, to już jest tak, pierwszy krok. Ważne. Że to też warto poobserwować, że może to jest jakiś opór w ogóle, tak jak mówiłeś wcześniej o tym oporze przed zmianą, nie? Że to warto poobserwować też w tym kierunku, że może ja się czegoś przed czymś bronię, nie? Tak, no myślę, że tak jak wspomniałaś przez całą tu naszą rozmowę, ta obserwacja, ale taka świadoma, no, żeby być świadomym obserwacji, to też trzeba wiedzieć, czego tak naprawdę szukamy. I tutaj możesz od razu polecić jakieś ciekawe swoje książki, typy książek, które możemy gdzieś tam nam trochę poszerzyć tą świadomość, tak, naszej psychiki. Ja powiem tak, jeżeli chodzi o... Bo książek jest tak mnóstwo różnych, o których chciałabym polecić, że pewnie bym znowu myśmy mogli odrębny podcast zrobić. Ale to jest dobry pomysł, ja myślę, tak, że... tylko i wyłącznie o książkach. Natomiast wiesz, ja powiem o takich książkach, które mnie jakoś poruszyły. Mnie poruszyła taka książka Wiktora Frankla, Człowiek w poszukiwaniu sensu. Czytałem, nawet niedawno skończyłem. Tak, Wiktor Frankl, twórca logoterapii. Poruszyła mnie ta książka bardzo, tak. Myślę, że warta przeczytania. Zdecydowanie. Paradoks czasu profesora Zimbardo. My znamy profesora Zimbardo, efekt Lucyfera, znamy mnóstwo jego książek, tak, które napisał, ale to jest taka książka, no też bardzo, bardzo dla mnie fajna, ten paradoks czasu. Ja lubię czytać różne pozycje Osho, nie wiem, czy to coś... tobie mówi. Tak, tak, ale ja nie jestem jakoś mocno fanem, ale znam wiele osób, które lubią. I... Ja powiem, ostatnio czytałam fajną książkę, jeżeli chodzi o relacje. Małgorzata Drędy i Halber. Drenda Halber napisały dwie autorki napisały książkę o miłości, tak się po prostu nazywa. Bardzo fajna książka, traktująca właściwie o tak związku, na który jest perspektywa jakby z każdej strony, tak? Przyglądają się autorki zawiązywaniu tych relacji, już mówią o etapach, kiedy już w tym związku jesteśmy, ale też fajnie widać takim podejściem bardzo terapeutycznym chociaż to żadna z nich nie jest z tego co wiem psychoterapeutką, ale dlatego też fajnie, bo fajne spojrzenie na miłość, na relacje. Ostatnio też czytałam bardzo fajną książkę dr Olgi Kamińskiej, to też jeżeli chodzi o relacje. Książka się nazywa po prostu Love z hashtagiem. Też fajnie, bo to jest ogromna dawka wiedzy takiej też biologicznej o nas, o ludziach, o relacjach. Bardzo też dla mnie ważna. Mówi też o różnych eksperymentach takich z zakresu psychologii. Ja jak czytałam, to fajnie, ja kończyłam studia w 2014 roku bodajże, psychologiczne, więc to już jest 7 lat temu, tak? Więc dla mnie jakby wejście znowu w ten świat tych eksperymentów, o których się uczyłam ileś tam lat temu, tak? Dajmy na to 7-8 lat temu, to było fajne takie przypomnienie sobie. Myślę jeszcze tutaj o tym, o takich książkach, na przykład książka, która się nazywa Ponad lękiem, jeżeli chodzi o lęk, o zaburzenia lękowe, tylko teraz nie powiem też autora, musiałabym sprawdzić, ale jest bardzo... Ja sprawdzę i tutaj okay. W opisie odcinka. Super. Wszystko.
Jest fajna książka do takich ćwiczeń własnych, tylko ja to stosuję, ona jest być może bardziej dla terapeutów, ale być może komuś pomoże. Nazywa się Umysł ponad nastrojem. Taki podręcznik z ćwiczeniami z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej do automonitoringu myśli. To może też byłoby jakoś przydatne. Ja teraz tak rzucam, zobacz, bo daję z każdej właściwie, nie strukturalizuję w żaden sposób tych tytułów, prawda? Więc tak trochę miszmasz będzie, ale jeszcze bym powiedziała też o takich, ostatnio też czytałam bardzo fajną książkę, zresztą mojej koleżanki Kasi Kucewicz, Kobiety, które czują za bardzo, książka o wysokiej wrażliwości. Kobiet, ale nie tylko, bo myślę, że dla mężczyzn to będzie również wartościowa pozycja, bo ogólnie mówiąca o wysokiej wrażliwości. Książki, jeżeli mówimy o wysokiej wrażliwości, to też Elaine Aron, taka autorka, która napisała książkę Wysoko wrażliwi, o osobach wysoko wrażliwych, więc też bardzo bardzo polecam. I jeszcze, teraz nie chcę pomylić tytułu, ale książka o wewnętrznym dziecku, chyba Stephanie Stahl, ale to też bym ciebie poprosiła o to, żebyś sprawdził, dobra? Jasne, nie ma problemu. Zawsze po podcastach mam ten problem, że pojawia się mnóstwo nowych, ciekawych pozycji do przeczytania. Tak. No mówię, ja jestem, jeżeli chodzi o książki, to staram się być na bieżąco z nowinkami, bo uwielbiam, to jest moja pasja, taka mogę powiedzieć druga, ale jakoś tak zawsze też wychodzi, że zazwyczaj zostaję z książkami właśnie psychologicznymi, że czytam. No, zakładam, że będę coś innego czytała, ale czytam to. Myślę, że na ten moment tyle. Ja też pozwoliłabym sobie jeszcze się do ciebie odezwać, jak przypomnę sobie jakoś te książki, bo też może lepiej by mi było, kiedy bym je spisała jakoś. Wiesz co, ja myślę, że już teraz możemy sobie gdzieś umówić się na, no tak mi podsunąłaś fajny pomysł właśnie, takie top 3 książek, zrobimy sobie takie nagranie, 15 minut i top 3 książek, wiesz, takich psychologicznych, już nieważne w jakim tam, wiesz, nurcie, tylko top 3 twoje, to już sobie przygotuj, odezwę się na dniach, ustalimy sobie gdzieś termin i myślę, że to będzie fajna opcja tego wszystkiego. Ostatnie pytanie, jako psycholog, jak dbasz o swoją psychikę, to po pierwsze, i czy masz jakąś swoją rutynę taką dnia, czy to nocną, czy dzienną, czy nie wiem, w ciągu dnia coś robisz takiego schematycznego, że po prostu bez tego nie wyobrażasz sobie dnia? Powiem tak, bardzo staram się dbać o swoje samopoczucie psychiczne, bo ze względu na to, że pomaga mi to w pracy, gdybym o to nie zadbała, to pewnie ciężko byłoby mi jakoś być efektywną w tym, co robię. Czyli co? Mam ograniczoną liczbę pacjentów, którą przyjmuję, prawda? Staram się nie przepracowywać ze względu na to, żeby tej energii mieć sporo do pracy. Staram się wsłuchiwać w siebie i w momencie, kiedy nie czuję się na siłach, to sobie po prostu robię wolne i odpoczywam i tego odpoczynku się nauczyłam. I no to jest na przykład czytanie książek, czy gdzieś spacerowanie, ale po prostu taki czas tylko i wyłącznie dla mnie, który sobie daję. Staram się zdrowo odżywiać, do tego przywiązuję dużą wagę. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o treningi, czasem są, czasem ich nie ma. Staram się, żeby były, ale ja nie daję na siebie zbyt wielkiej presji do niczego. Głównie chodzi mi o to, żeby wsłuchiwać się w siebie i dawać sobie na co dzień to, czego potrzebuję. Więc to jest pytanie, które zawsze sobie rano zadaję. Tak? Czego dzisiaj potrzebuję? Co bym dzisiaj chciała? Tak? W jaki sposób się sobą zaopiekuję w dniu dzisiejszym? I myślę, że to są takie warte zadania sobie pytania. Okej, okay, a ta rutyna twoja, masz jakieś takie schematyczne działania, którymi się posługujesz na co dzień? Na pewno chodzenie do pracy jest moją rutyną, myślę, taką jedyną. Ale co jeszcze, jeżeli chodzi o rutynę, na pewno czytanie przed snem. Zawsze staram się chociaż parę kartek, to już tak mam, nie mam telewizora w sypialni, staram się też, to na pewno przez wiele, wiele lat żyłam też bez telewizora, teraz telewizor mam, ale włączam sporadycznie, staram się od tego odgrodzić, więc na pewno jakiś czas, co jest moją rutyną, to jest taki czas dla mnie i zawsze w ciągu dnia mam tą godzinę lub dwie czasu na taki wolniejszy posiłek, na lunch swój i to jest też coś, co jest zawsze w moim kalendarzu wpisane. No to wydaje mi się, że mamy wszystko, o co chciałem zapytać, choć oczywiście dużo, dużo pytań jeszcze mi się nasunęło w związku z naszą rozmową, więc myślę, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie, więc żeby ci nie zabierać czasu, bo wiem, że się trochę spieszysz zaraz, bardzo dziękuję ci za dzisiejszą rozmowę, no i tak jak wspomniałem, mam nadzieję, że jeszcze
nieraz uda nam się porozmawiać tutaj na różne tematy. Marcin, ja tobie też chciałabym bardzo podziękować, bo bardzo fajne pytania, celne, trafne i miło mi się z tobą rozmawiało z taką pozytywną, naładowana pozytywną energią z naszego spotkania. Dzisiaj wyjdę i cieszę się też, mam nadzieję, że nie ostatni raz będziemy się jeszcze tutaj słyszeć, widzieć. I także dziękuję ci bardzo za dziś. Dziękuję również i do usłyszenia. Do usłyszenia, dzięki.